To jest podcast Głowa Rządzi, audycja o psychologicznych aspektach sportu, aktywności fizycznej i optymalnego funkcjonowania. Ja nazywam się Grzegorz Więcław i zarówno z wykształcenia, jak i pasji jestem psychologiem. W ramach tego podcastu staram się odkrywać różne ścieżki prowadzące do mistrzostwa sportowego i osobistego. Razem z moimi gośćmi poszukuję odpowiedzi na pytania związane ze sposobami na polepszanie wyników, utrzymanie dobrostanu oraz świadome i szczęśliwe życie. Zapraszam do słuchania. Cześć. To jest 13. odcinek podcastu Głowa Rządzi, który w całości będzie poświęcony błędom, niepowodzeniom i porażkom. Zanim jednak przedstawię mojego znamienitego gościa, przypominam o sierpniowej okazji przygotowanej przeze mnie specjalnie dla Was, słuchaczy podcastu. Otóż do każdej pierwszej konsultacji indywidualnej zamówionej u mnie w sierpniu bieżącego roku na hasło podcast dorzucam autorską publikację pod tytułem Ile sił w głowie, czyli psychologiczny niezbędnik biegacza jako suplement i inspirację do naszej pracy mentalnej. Tak po prostu. A w dzisiejszym odcinku wspólnie z doktorem Pawłem Fortunę, psychologiem biznesu, wzięliśmy na warsztat psychologiczne zjawisko trudne, choć całkiem powszechne, a mianowicie porażkę. Na co dzień o porażce mówimy niechętnie i pewnie dlatego nasza rozmowa jest aż tak długa. Nie ma drugiego psychologa w Polsce, a być może i na świecie, który o porażce dowiedziałby się więcej niż Paweł Fortuna. Nie chodzi tu o osobiste doświadczenia, choć tymi mój gość również się dzieli, ale bardziej o rzeczowe studium psychologiczne tego zjawiska, zdecydowanie wykraczające poza płyciznę cytatów i memów rodem z taniego forum dla entuzjastów rozwoju osobistego. Ja mam nadzieję, że ty, słuchaczu, znajdziesz w tej audycji dużo mądrości, a być może i narzędzi przydatnych w sytuacji porażki. W szczególności, jeśli słuchasz tego odcinka w trudnym dla siebie okresie w sporcie lub poza nim. Trzymam za ciebie kciuki i wierzę, że te ciężkie doświadczenia wyjdą jeszcze na dobre. Zaczynajmy. No to zaczynamy. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim kolejnym gościem jest Paweł Fortuna, psycholog biznesu i człowiek, który potrafi mówić o skomplikowanej psychologii w bardzo prostych słowach. Jego książki są fantastyczne, czyta się je niejednokrotnie jak dobre powieści kryminalne. Są fascynujące i jednocześnie rzetelne. A to jest duża, duża rzadkość. Cześć Paweł, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu. Cześć, witam wszystkich. Jesteś w sumie chyba pierwszym gościem w mojej audycji, który nie jest bezpośrednio związany ze sportem. Dlatego na początek chciałbym zapytać cię, jaki ty w ogóle masz stosunek do wyczynu sportowego? Sport jako wymiar funkcjonowania ludzi jest dla mnie czymś bardzo dziwnym. To jest zjawisko, które obok którego nie przechodzę obojętnie, wręcz przeciwnie. Ja po prostu się bardzo głowię nad tym, w czym tkwi magia tego wszystkiego, bo jestem w stanie zrozumieć na poziomie neurofizjologicznym rodzaj przyjemności, który ludzie aplikują sobie ćwicząc i w ogóle korzystając z możliwości ruchu i takiej systematycznej aktywności, to rozumiem. Natomiast wokół sportu, sport jest rodzajem świata jakiegoś, w którym ludzie żyją. Świata, który ma swoich świeckich bogów, świata, który ma swoje jakby takie epoki. Jest społeczność ukształtowana, są różnego typu rytuały, takie, które
No, ostatnio oglądałem film o powstawaniu futbolu w Związku Radzieckim i okazało się, że tylko na stadionie ludzie mogli tam wykrzyczeć to, o czym wszyscy myśleli, a o czym nikt nie mógł mówić, na przykład. Mhm. Ale to specyficzna przestrzeń, w której ludzie funkcjonują, no i niesamowicie dziwaczne zjawiska dotyczące psychologii tłumu, czyli na przykład różnica między zachowaniem się niektórych kibiców na przykład na meczu piłkarskim, a na przykład tym, jaka jest norma w trakcie kibicowania siatkówki albo innych tego typu sportów. Na przykład ci sami ludzie mogą się bardzo zmieniać. Więc od strony psychologicznej to jest fascynujące zjawisko. Fascynujące. Mhm. A na poziomie takim indywidualnym, no to już zupełnie, gdzie ludzie po prostu sami sobie bez publiczności zupełnie stawiają różnego typu progi, które chcą przekroczyć. No i ćwiczą wytrwałość, konsekwencje, są w jakimś takim ciekawym rodzaju samotności, spotykając się ze swoimi słabościami, no i dążą do tego poczucia mocy i satysfakcji. I to jest niezwykłe. To jest niezwykłe. I warto studiować psychologię, żeby można było przez te filtry psychologiczne temu się przyglądać. A nie wiem, czy tak w ogóle możemy wyeliminować w kategorii sportu, ponieważ ja żongluję. Liczy się? Wiesz co, myślę, że jako możemy zaklasyfikować żonglowanie jako aktywność fizyczną na 100%, być może też jako ćwiczenia fizyczne. Jeśli chodzi o sport, no ciężko jest tutaj dorzucić ten element rywalizacyjny, aczkolwiek widziałem takie zawody, gdzie żonglerzy podrzucali maczugi i ich zadaniem było wytrącenie sobie ich spod kontroli. I zaczynało to, rozgrywka trwała na boisku do siatkówki i tych żonglerów na początku było chyba 6 i drogą eliminacji jakby się wykruszali, aż zostawał jeden na polu walki. Więc myślę, że tego typu zawody można by zaklasyfikować jako sport. Żonglowanie jako tako chyba bardziej jako aktywność albo ćwiczenia fizyczne. Mhm. Czyli żebyśmy mogli mówić o sporcie, musi być jakiś rodzaj formalnej rywalizacji, tak? Formalnej, tak, znaczy wiadomo, że są klasyfikacja, są kryteria oceny, mamy coś takiego jak zasady i normy. W związku z tym każdy rozpoczynając daną aktywność dokładnie wie, dlaczego został tak, a nie inaczej oceniony. Dobrze to rozumiem, tak? Mhm. Dokładnie. A jak regularnie żonglujesz? Dosyć regularnie, ponieważ uczę żonglować ludzi w trakcie warsztatów i to ma charakter nie tylko aktywności fizycznej, która na przykład po lunchu jest doskonałym ćwiczeniem energetyzującym. Ja też przede wszystkim uczę żonglować po to, żeby pokazać, że motywację każdego z nas da się policzyć. I da się policzyć, to może być liczba skłonów. Ile razy jesteśmy w stanie podnieść piłki z ziemi. Aha. Na początku jest entuzjazm, są wszystkie fazy w ogóle motywacji, można pokazać. Na początku jest entuzjazm, potem jest rozczarowanie. No w miarę jak to rozczarowanie postępuje i nie zastępuje jego wytrwałość, no te skłony są coraz rzadsze i coraz trudniejsze. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, żonglowanie w fantastyczny sposób obrazuje, taki metaforyczny, obrazuje naszą rutynę. To znaczy, ja rozpoczynam naukę żonglowania zawsze od prośby uczestników, żeby pokazali, jak nie potrafią żonglować. Każdemu daję 3 piłki. A oni mówią, 3 piłki, daj 2. 2 mi wystarczą. I 9 osób na 10 przerzuca sobie piłkę, 2 piłki z ręki do ręki, zakreślając w powietrzu coś na kształt, nie wiem, takiej elipsy i kółka. Mhm. I teraz chodzi o to, że w zasadzie jakby żonglowanie zaczyna się od nauki kompletnie innego wzorca, ponieważ ten właśnie taki, dający taką cyrkularność podobną do tego, co widzimy w cyrkach albo co mamy w głowie, jeżeli myślimy o cyrku, więc ten trik jest bardzo zniewalający, znaczy bardzo trudno przejść do jakiegokolwiek innego, a kiedy uczymy się kaskady polegającej na przerzucaniu piłek z ręki do ręki, z lewej do prawej, wtedy możemy być bardzo twórczy i możemy ten jeden trik rozwijać o różnego typu dodatkowe elementy. I to jest niesamowite w procesie uczenia się, kiedy ktoś dostrzega, że nie jesteśmy tabula rasa, tylko my wchodzimy w proces uczenia się z jakimś wyposażeniem, z którego kompletnie nie zdajemy sobie sprawy do momentu, kiedy nie zaczniemy
jakieś aktywności uskuteczniać. I w przypadku żonglowania, no po prostu okazuje się, że mamy jakąś naiwną teorię w głowie, jakiś zbiór przekonań wytworzonych na bazie doświadczeń, których w ogóle nie pamiętamy, nie znamy ich źródła i te przekonania powodują, że od razu próbujemy to robić w niewłaściwy sposób, albo jakby od razu zaczynamy od wysokiego C. Może tak. Co bardzo zniechęca. I na tym przykładzie dobrze jest pokazywać nasze funkcjonowanie w dowolnym innym wymiarze. Czy to uczymy się kompetencji menedżerskich, czy uczymy się budowania relacji, rozwiązywania problemów, gdzie na bazie tego doświadczenia możemy mieć taki włączony, taki guziczek czerwony gdzieś tam w głowie, taką lampkę, która nam przypomina o tym, że my na starcie zazwyczaj wiemy, mamy jakieś przekonanie, jak to robić i nasze uczenie się polega w większości przypadków nie na tym, że nabywamy jakąś nową czynność, ale że modyfikujemy gdzieś tam w czeluściach naszej autobiografii wyuczonej procedury, z której nawet sobie nie musimy zdawać sprawy. Ja myślę, że i potem jakby to czego nauczyliśmy się wcześniej na zasadzie tak zwanego transferu negatywnego przeszkadza nam w przyszłości. To jest tak, jakbyśmy się nauczyli jeździć samochodem w Polsce, potem nagle przesiadamy się do auta w Wielkiej Brytanii, no i zamiast zmieniać biegi wysiadamy z samochodu. Są pewne automatyzmy. I to jest podstawowa trudność, wydaje mi się, że w każdej przestrzeni funkcjonowania człowieka, w przestrzeni sportu również, gdzie żeby nabyć właściwe umiejętności, trzeba najpierw zacząć negocjować, że tak powiem, z... Punkt wyjścia. Tak, czy nie jesteśmy czyści. Nie jesteśmy czyści. Ten jakby wnętrze naszego umysłu nie jest puste. Tam coś jest i czasami to są jakieś takie graty wstawione przez kogoś, a czasem takie warstwy niemalże cywilizacji, które pojawiły się w momencie, kiedy przebywaliśmy w różnych miejscach i spotykaliśmy się z różnego typu ludźmi. Także żonglowanie to nie jest tylko przerzucanie piłek. Jak ktoś ładnie powiedział, samo żonglowanie nie ma najmniejszego sensu. My ten sens możemy nadać dopiero tej czynności. Mhm. I rzeczywiście jak przyjrzałem się całej społeczności kuglarzy na świecie, to fascynujące są triki, które stosują, ale o wiele ciekawsza i bardziej wartościowa jest energia, którą emanują. To są po prostu przykłady fajnego życia i oni są reklamą czystej, autentycznej radości. I jeżeli sport dawałby każdemu właśnie taki efekt na końcu, no to piękna sytuacja. Aha. No ja chciałem powiedzieć, że jak wprowadzam właśnie żonglerkę do świata sportu, a też to robię, to bardzo często ona kojarzy się zawodnikom, trenerom z cyrkiem po prostu. I myślę, że to jest takie dosyć powszechne pierwsze skojarzenie z żonglerką. Natomiast to, o czym ty mówisz, właśnie wchodzenie w te różne metafory, czym jest ten proces nauki, przerzucania tych trzech piłek, choćby w tej podstawowej kaskadzie, jest sensem szkolenia i nauki tej umiejętności. Co więcej, w treningu na przykład bramkarskim bardzo często wprowadzam elementy żonglerki jako trening psychomotoryczny, gdzie żonglerka w świetny sposób rozwija właśnie te umiejętności tak istotne na pozycji bramkarza w różnych dyscyplinach, jak refleks, pole widzenia, tak, szybkość reakcji. I to są fenomenalne metody, z których tak naprawdę każdy trener czy psycholog może skorzystać. Ale fajnie, że zaczynamy w sumie od żonglerki, ponieważ żonglerka też jest dla mnie takim, nauka żonglowania w ogóle jest dla mnie nauką radzenia sobie z błędami, niepowodzeniami i porażkami. I to jest prawdziwy powód, dla którego ciebie zaprosiłem do tego programu. Ponieważ jesteś psychologiem, który w jakiś sposób zafascynował się porażką na tyle, że napisał o tym książkę pod tytułem Pozytywna psychologia porażki. Jak z cytryn zrobić lemoniadę? Powiedz mi, jak to jest, że człowiek we współczesnym świecie, w społeczeństwie osiągnięć, w ogóle pochyla się nad takim tematem. Skąd ci się wziął ten pomysł, żeby to zgłębić?
Znaczy to, co powiem, zdziwi na pewno pragmatycznie zorientowanych ludzi. Po prostu bywa tak w przypadku osób twórczych, że zaczynają się zajmować danym zagadnieniem, kompletnie nie wiedząc dlaczego. I ty nie wiesz. Czy nie wiedziałeś, jak zaczynałeś? Ja pamiętam, ja mogę wskazać miejsce, w którym przyszedł mi ten pomysł do głowy. Ja dokładnie wiem, jakie to jest miejsce w mieście, w Lublinie dokładnie. I być może droga do tego pomysłu była poprzedzona jakimś wnioskowaniem, którego nie musiałem być świadomy zupełnie, bo tak działa intuicja. A może po prostu zadziałały energie, o których nie wiemy. Jak się czyta biografię Carla Gustava Junga albo filozofów, oni mówią dokładnie to samo. Po prostu to tak jest. Podobno można w ogóle zwiedzać okolice, w których mieszkał Fryderyk Nietzsche w Szwajcarii i są zaznaczone dokładnie punkty, w których wpadał na różnego typu pomysły, między innymi na pomysł nad człowieka, którego postać jest dosyć istotna w rozważaniach dotyczących motywacji osiągnięć. Nie wiem, dlaczego się tym zająłem, ale wiedziałem, że muszę się tym zająć. Złożyło się kilka ważnych elementów. Po pierwsze, nie mogłem wskazać żadnej, ale to żadnej publikacji, o której mógłbym powiedzieć, że jest to studium porażek i studium uczenia się na bazie porażek. Chodzi mi oczywiście o studium, a nie o, jakby to powiedzieć, gejzer czyichś refleksji, ponieważ na ten temat ludzie myślą od zarania dziejów i naprawdę gdyby zrobić taki katalog aforyzmów na temat radzenia sobie z porażką, to miałby pewnie ze 20 tomów. Ale jestem naukowo zorientowanym psychologiem, więc lubię głęboko wbić szpadel, jak pisał Wittgenstein. No i mnie interesuje mechanizm. Mechanizm, a nie jakby zbiór frazesów i pewnych prawd, które w internecie jest ich mnóstwo i są naprawdę niektóre na dosyć takim żenująco naiwnym poziomie. Ponieważ nie wiedziałem, jak się zająć tym tematem, a ja piszę książki na tematy, które chcę lepiej zgłębić i polecam to w ogóle taką metodologię wielu osobom, ponieważ nie wiedziałem, jak, od czego zacząć, postanowiłem rozmawiać na ten temat. Ale żeby jakoś rozmawiać, trzeba mieć dobrego rozmówcę. Znalazłem mądrą panią redaktor w Radiu Lublin, poszedłem do niej i powiedziałem, wiem, że pani prowadzi audycje takie nocne, tam akurat jest wąskie grono odbiorców, czy ja bardzo chętnie będę przychodził za darmo na tę audycję, proszę mnie przepytywać na okoliczność porażki. Ona się zdziwiła. Porażki? Panie Pawle, w ogóle czym pan się chce zająć? Dlaczego porażka? Ona kompletnie tego nie rozumiała. Oczywiście powolutku w mojej głowie pojawiało się coś na kształt, ty to nazywałeś fascynacji. Możemy przyjąć to określenie. No i opowiadałem różnym ludziom o tym, o czym myślę. I pamiętam, kiedy spotkałem jednego z kolegów, który jest takim doświadczonym psychologiem, ale bardziej menadżerem, on powiedział, że on zwrócił uwagę na to, że prawdopodobnie wydarza się ważna rzecz i on nasunął analogię zajmowania się konfliktem. I mówi, popatrz Paweł, były czasy, kiedy konflikt uznawano za zjawisko takie no, dziwne, zjawisko, od którego raczej się odsuwamy i niesmaczne, jeśli chodzi o dywagacje i różnego typu refleksje na ten temat. A teraz konflikt jest zjawiskiem, które jest naturalne, oczywiste. Mamy już narzędzia, jak nim zarządzać i tak dalej. I zwróćmy uwagę na to, że być może dokładnie tak samo można spojrzeć teraz na porażkę. Być może jesteśmy dokładnie w tym samym momencie jakiejś przemiany, otwarcia się na refleksję na ten temat. Proszę mi wierzyć, ale pisząc książkę Pozytywna psychologia porażki nie mogłem nawet, mówiąc kolokwialnie, zrzynać żadnego innego tekstu. Po prostu nie znalazłem analogicznego tekstu, jakiegoś referencyjnego, żeby zobaczyć, jak się myśli na ten temat. Musiałem zbierać informacje i refleksje z bardzo, bardzo różnych źródeł, dlatego tam są odniesienia nawet do pracy ratowników górniczych, nie mówiąc o alpinistach i tak dalej, i tak dalej. To jest wiele przestrzeni, nie tylko biznesowej, nie tylko sport, oczywiście przestrzeń różnego typu polityki, wojen i tak dalej. No i teraz ważna sprawa, chodziło o to, żeby znaleźć jakąś przestrzeń wartościową i taką dobrze udokumentowaną przestrzeń koncepcji psychologicznych,
które można by uznać za taką architekturę myślenia o porażce. Żeby te wszystkie frywolne myśli i często światłe refleksje, nie tylko frazesy, żeby można w jakiś sposób uporządkować. I okazało się, że doskonałą przestrzenią jest psychologia pozytywna, która jest takim nurtem myślenia o człowieku, żeby jakby w kontraście do klasycznej psychologii, którą Martin Seligman określił mianem wiktymologia, mówiąc, że zajmuje się człowiekiem w szkodzie, w jakiejś trudności, teraz mnóstwo osób, mnóstwo sił, terapii i tak dalej, dba o to, żeby wyszedł na prostą. I nie mamy oferty dla ludzi zdrowych. I psychologia pozytywna jest ofertą dla ludzi zdrowych. Spotykamy ludzi, którzy nie uskarżają się na żadnego typu zaburzenia, którymi muszą się zająć, a chodzi o to, żeby pomóc im znaleźć swoją drogę do satysfakcji życiowej i do szczęścia. I teraz stwierdziłem, tak, moja myśl była następująca. Jeżeli porażka jest i inicjuje, ma zainicjować jakiś proces korzystnych zmian w przypadku każdego człowieka, to zmiany te albo kierunki tych zmian można wskazać właśnie w ramach psychologii pozytywnej. A jakie tam są drogowskazy? Otóż myśl jest następująca. Zdrowy człowiek na drodze do szczęścia jakby ubogaca się i rozwija tak zwane cnoty charakteru i siły psychiczne. I stworzono pewien katalog cnót i sił psychicznych, czyli krótko mówiąc, takie dyspozycje, którymi warto się zająć, które warto inwestować. Między innymi odwaga, humanitaryzm, inteligencja społeczna, wdzięczność, twórczość. Naprawdę to są takie szlachetne cechy, wokół których krążą wszystkie kursy rozwoju osobistego. I stwierdziłem, że jeśli uda się wykazać, że wyprowadzanie dobra z porażki urzeczywistnia się właśnie w kształtowaniu tego typu dyspozycji, które potem pomagają nam po prostu lepiej żyć, to naprawdę z tej cytryny warto wyciskać tę lemoniadę. I ja popatrzyłem na porażkę z tej właśnie perspektywy. Oczywiście jakby robiłem to w szerokiej perspektywie, zastanawiając się nad tym, dlaczego porażka była, wtedy jeszcze była tematem, może nie tabu, ale takim niesmacznym i jak to się ma w ogóle i skąd te nasze lęki i obawy i opór przed zajmowaniem się porażkami, gdzie on jest zakorzeniony, w jakich koncepcjach antropologicznych, w jakiej koncepcji samego siebie, co ma silny związek oczywiście z ideą dążenia do poczucia mocy, z ideą człowieka sukcesu. Tak to było, z grubsza. Całkiem interesująca historia. Zastanawiam się, czy te audycje z Radia Lublin są jeszcze gdzieś dostępne, czy one są na tyle archiwalne, że nie ma już ich w czeluściach internetu. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ponieważ ja je traktuję jak brudnopis. Okej. Okay. Tak, to była kuźnia myśli, ponieważ dziennikarka zadawała mi pytania, których ja sobie sam nie zadawałem, a ona nie była psychologiem i reprezentowała takiego, jakby to powiedzieć, wnikliwego, zaciekawionego sprawą przyszłego czytelnika. Można więc powiedzieć, że treść książki była wykuwana od razu w interakcji. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli mogę, jeszcze anegdotę jedną, bo to jest jakby sytuacja jest dosyć egzystencjalnie dla mnie ciekawa. Pozytywna psychologia porażki jest moją siódmą książką. Ja wcześniej pisałem między innymi poradniki dla trenerów biznesu, dla menadżerów. Opublikowałem oczywiście swój doktorat, pracę naukową, obrona przed wpływem telewizji. Można powiedzieć, że pióro miałem rozpisane. I generalnie pisanie książki polega na myśleniu o książce. Mam taką pracownię, w której się zamykam i piszę sobie. Umiem już chodzić, bo człowiek chodzący ma więcej pomysłów. I teraz, jeżeli jest znana trasa, którą chodzę, to można już tak wygimnastykować umysł, żeby można było planować, jakie elementy tekstu będą przemyślane, zanim dojdę do miejsca docelowego. Ja muszę powiedzieć, że ja mam tak przy bieganiu.
Tak, i ja, w ogóle ja myślę, że przy różnych aktywnościach, że aktywności różne, które sobie aplikujemy, wprowadzają pewną rytmiczność, a z badań wynika, że osoby, które chodziły w stosunku do osób, które siedziały, miały więcej pomysłów na rozwiązywanie problemów. Także tam ruch rzeczywiście stymuluje również myślenie i refleksyjność. A to nie wynika z tego, że właśnie oderwanie od aktywności poznawczej jakby stymuluje myślenie dywergencyjne? Tak, tylko ale chodzi też o to, że możemy wejść na taki poziom medytacyjny. A. To znaczy czynności, które wykonujemy, są do tego stopnia zautomatyzowane, że ich kontrola dzieje się poza naszą uwagą. I uwaga nie jest zaprzątnięta nimi zupełnie. Natomiast jakby aktywność występuje, czyli nie jesteśmy w sytuacji deprywacji sensorycznej, kiedy człowiek jest odcięty od bodźców i wtedy jakby to jest trudne. Tutaj jest pewna równowaga biopsychospołeczno-duchowa i w tej równowadze właśnie ta równowaga jest bardzo, bardzo dobrą taką przestrzenią do spokojnego przyglądania się różnego typu myślom. Ja nie chcę powiedzieć medytacji, ale to jest moim zdaniem stan bliski, to jest pogłębiona refleksyjność. To nie jest tylko to, że zbieramy pomysły i pewnie też tego doświadczasz. Jest to prawda? Jakiś stan przepływu, z angielskiego flow, w który wchodzimy i wtedy te rzeczy się po prostu dzieją. Uruchamiamy nasze zasoby intuicyjne, tak je nazwałeś wcześniej, i po prostu pomysły przychodzą nam do głowy. Dokładnie tak. I teraz jako doświadczony pisarz, tak to ujmę, mający ze sobą 6 książek nagradzanych i tak dalej, bo wszystkie moje książki są recenzowane, to jest jakby bardzo ważne, czyli no, poziom refleksji musi być utrzymywany. Trzeba szanować czytelnika i jakby prawdę. I teraz chodzi o to, że zdarzyła się rzecz niezwykła. Mianowicie utknąłem na początku książki, w pierwszym rozdziale, w którym chciałem zrobić takie rozpoznanie terenu, zdefiniować, czym jest porażka, po to, żeby potem już zajmować się samą obróbką tego zdarzenia egzystencjalnego. Mhm. I okazało się, że mówiąc metaforycznie, gdyby stół, na którym pisałem, był ringiem bokserskim, a książka była moim rywalem, to ja leżałem na deskach 30 razy. Liczylicie. 30 razy, wchodząc na ring w moim mniemaniu, w dobrej kondycji, w dobrym samopoczuciu, mając pomysł i strategię i treść w głowie. I nie dotrwałem do końca pierwszej rundy. 30 razy leżałem na deskach i okazało się, że to zagadnienie, porażka, to nie jest taka sobie przestrzeń, gdzie ja będę mógł swobodnie sadzić moje refleksje, żeby zakwitły, a takie kwiatuszki, jakie sobie posadziłem. Nie, 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 nie. Że zajmowanie się tym zjawiskiem wymaga ode mnie pokory. Ja po prostu przeszedłem próbę. Ja przeszedłem próbę wytrwałości, tak to widzę teraz. A więc zaczynając refleksję, taką usystematyzowaną refleksję o porażce, doświadczyłem tego, o czym potem pisałem. I to doświadczyłem na poziomie, nie chcę powiedzieć upokarzającym, ponieważ na poziomie poznawczym, co dla osoby, która pracuje myślą, jest najbardziej bolesnym nokautem. Mm-hmm. Bo to są doświadczenia typu nie rozumiem, mam pomieszanie z pomplątaniem w głowie, na każdą tezę potrafię podać antytezę, równie mocną, nie mam mocnej argumentacji, albo to przecież to mi się tylko wydawało, a kiedy spojrzy się na to z innej strony, to przecież to jest kupa bzdur. I tak się zaczęła ta książka. I kiedy, mówię metaforycznie, przeszedłem tę próbę, wszystko się zmieniło. Ja chyba mam jeszcze do dzisiaj pierwotny plan tekstu. Okazało się, że pisząc tę książkę nie będę realizował żadnego planu wcześniej ustalonego. Miałem poczucie, bardzo trudno mi jest je wyjaśnić, ale pewnie wiele osób, które piszą, może potwierdzić coś takiego, szczególnie w przestrzeni beletrystyki. Miałem poczucie, że jestem prowadzony przez tekst. Że jestem przez tekst prowadzony i że ta przestrzeń jakby poznania tego zjawiska, ona
odsłania mi kolejne komnaty swojego wielkiego gmachu. Tak, i ja niczego takiego nigdy nie doświadczyłem. Po prostu miałem plan, czas, umowę z wydawnictwem i sprawnie działający komputer. I po prostu nie można mnie było od niego oderwać. Pociąg, hotel, poczekalnia, wszędzie pisałem. Tak to jest. A tutaj co napisałem, to skreśliłem. To mazałem, uświadamiając sobie, że nie tędy droga. A potem wszystko poszło takim nurtem, popłynęło takim nurtem, z którego istnienia nie zdawałem sobie w ogóle sprawy. I wydaje mi się, że na poziomie psychologicznym mógłbym ująć sprawę w sposób następujący. Zacząłem widzieć problematykę porażki w momencie, w którym straciłem z oczu siebie samego i moje wspaniałe refleksje na ten temat. I wtedy jeszcze bardziej doświadczyłem tego, że ja tutaj nie piszę książki. Ja wykonuję jakieś zadanie, które sobie uświadomiłem w bardzo konkretnym miejscu na ulicy Skłodowskiej w Lublinie. I tak to wygląda, i tak wygląda moja, mój kontakt jest dosyć osobisty i intymny z tym zagadnieniem. Ale myślę, że tak naprawdę możesz to odnieść do każdej dziedziny naszego życia, niezależnie od tego, czy mówimy o sporcie, czy mówimy o biznesie, o chirurgii plastycznej, czy pilotach odrzutowca. Myślę, że każdy profesjonalista może przeżywać dokładnie to, co ty teraz opisałeś w kontekście pisania książki. Tak, i to jest spotkanie, że tak jak Martin Buber pisał, że prawdziwe życie jest spotkaniem, ale to jest spotkanie, to już nie jest praca z jakąś materią. Nie. To jest raczej współpraca. To jest współpraca. I teraz wiedząc to, co opowiedziałem, proszę sobie wyobrazić, z jakim zatroskaniem patrzę na rynek, jak to nazwać, rynek swobodnych refleksji na temat porażki. Jak bardzo ufrazesowiono tę przestrzeń. Porażka stała się niemal fetyszem. Konferencje fuck-upowe, a porażka jest nieprawdopodobnie bolesnym doświadczeniem, bolesnym, którego ma nie być. Porażki trzeba eliminować. Porażka to nie jest coś, na co się przygotowujemy, jak na przyjazd gości do naszego domu. Coś, do czego dążymy, nikt nie zakłada w swoim planie porażki. Słysząc różnego typu wypowiedzi, można odnieść wrażenie, że to jest najbardziej mile widziany gość, ale wydaje mi się, że mówią to ludzie, którzy nie doświadczyli bolesnych porażek, którzy może się potknęli tu i ówdzie, ale porażki, gdzie ludziom załamuje się ich koncepcja życia, tak jak na przykład, weźmy przykład pana Rafała Wilka, żużlowca, który miał nieszczęśliwy wypadek na torze w Krośnie bodajże. Się, tak. Ale teraz ma medale w handbikingu i to złote, i srebrne, i olimpijskie. Ale pamiętam na jednej z konferencji, kiedy opowiadał o tym momencie, w którym po raz pierwszy na wózku inwalidzkim wyjechał na zewnątrz szpitala do parku, kiedy się rozpłakał. To jest dramat. I tutaj nie ma co sobie robić kolorowych festynów na temat porażki. Znaczy, fajnie, jeżeli można lekko o tym opowiadać, ale wydaje mi się, że infantylizuje się problem i jestem tym zatroskany. Ludzie, bardzo wiele osób buduje na dywagacjach na temat porażki swój status na rynku konsultingu. To zatrzymajmy tutaj na chwilę, Paweł, i zróbmy pół kroku do tyłu i zdefiniujmy w ogóle tę porażkę w społeczeństwie osiągnięć. Co ty jako ekspert od pozytywnej psychologii porażki uważasz za porażkę? Z porażką jest, w sumie można powiedzieć, że to jest dosyć prosta sprawa. Znaczy, po pierwsze, nawiązujesz do społeczeństwa osiągnięć. Pozwól, że się do tego odniosę. No po prostu nie mamy innego społeczeństwa teraz. Czyli mówiąc o społeczeństwie osiągnięć, mówimy nasze społeczeństwo. Okay. Immanentną cechą społeczeństwa osiągnięć jest kryterium statusu. A w naszym społeczeństwie jest to osiągnięcie, tym kryterium. Czyli osiągnąłeś coś w życiu, czy to znaczy, że
masz na swojej półce różnego typu puchary, nieważne w jakiej dziedzinie, nawet może to być miejsca spędzania urlopu, samochód, jakim się jedzie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest społeczeństwo, w którym ważne jest miejsce w rankingu. No i co z tego wynika, że ten, kto pnie się ku górze, właściwie pożytkuje swoje życie. A więc można spojrzeć, mieć taką refleksję antropologiczną, egzystencjalną. I jeszcze chciałbym dodać, że w sporcie widać to, jak w mało której dziedzinie życia. Tak. Mało tego, inne dziedziny życia upodabnia się do rywalizacji sportowej. Mhm. To tak jest, czyli mam do czynienia z generalizacją paradygmatu, tak bym to ujął. Paradygmat, który jest w sporcie, no tak jest, no są rywale, jeden wygrywa, drugi przegrywa. I spotykamy się teraz po to, żeby wykazać swoją wyższość, większą sprawność. A proszę teraz zobaczyć, jak szkodliwe jest przeniesienie tego paradygmatu do dziedziny na przykład biznesu, handlu, edukacji, gdzie walczą ze sobą nauczyciel, uczniowie, rodziny, małżonkowie rywalizują ze sobą. Dlatego, ale czy można ten paradygmat zmienić? Oczywiście można. W mojej ostatniej książce dotyczącej akurat sprzedaży bez sprzedawania, ja się tam odwołuję do metafory wprowadzonej przez Yoko Ono. To są białe szachy. To są białe szachy. Ja mam białe, ty masz białe. Gramy na biało-białej szachownicy. Ona określiła to mianem play it by trust, bo w pewnym momencie jesteśmy już tak pogubieni na tej planszy, że ja nie do końca wiem, czy właśnie ta figura, którą chciałbym teraz ruszyć, jest moja, czy twoja. A więc musimy sobie ufać. Musimy sobie ufać. I gra, jakby celem gry przestaje być już zwycięstwo jednej ze stron, a jesteśmy nastawieni bardziej na proces, na to, jak nam się gra. I żyjemy właśnie w takim społeczeństwie. Natomiast jeśli chodzi o samą porażkę, na porażkę można spojrzeć z wielu punktów widzenia. Po pierwsze, jest to punkt na linii czasu. Punkt. Czyli do tego momentu coś było, od tego momentu w ogóle jest inaczej. Teraz w której warstwie tej linii czasu jest to punkt? Otóż w warstwie związanej z aktywnością zadaniową. Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że porażka jest to rozbieżność pomiędzy naszym oczekiwaniem, tym, czego spodziewaliśmy się w tym punkcie, a tym, co tam osiągnęliśmy. A oczekiwania budowane są choćby przez proces ustalania celów przed tym konkretnym wydarzeniem. Oczywiście, że tak. Dokładnie tak. Ale musimy mieć aktywność celową. Jak jest aktywność celowa, no to wtedy jest określony cel, on tam jest jakoś skwantyfikowany, wyrażony w postaci różnego typu wskaźników, czyli wiemy, po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel, równa się. Wiemy, po czym poznamy, że tego celu nie osiągnęliśmy. I jeżeli oczywiście jest to wynik gorszy od spodziewanego, wtedy jesteśmy skłonni mówić o porażce i to jest w ogóle najprostsze rozumienie. Ale na poziomie psychologicznym jest zupełnie wszystko inaczej, ponieważ może być tak, że osiągamy wynik gorszy od oczekiwań, ale dzięki temu, że uruchomiliśmy całą kaskadę mechanizmów obronnych, nie dostrzegamy tego jako porażki. Nie dostrzegamy. Czyli mówi się o czymś takim jak podwójna ocena wyniku. Czyli mamy jakieś kryteria zewnętrzne, jurorów, sędziów, ludzi kompetentnych, którzy określają, że uzyskaliśmy taki dobry albo zły rezultat i to jest poziom faktyczny, obiektywny, ale istnieje przestrzeń subiektywna, to jest przestrzeń naszych ocen. Dlatego właśnie z badań wynika, że najbardziej cieszy się osoba na pierwszym miejscu podium, a potem na trzecim. Ale tylko w tych dyscyplinach, które mają drabinki turniejowe, ponieważ ta trzecia osoba na podium kończy jakby zawody zwycięstwem. Bardzo dziękuję za to uszczegółowienie. Tak, ale chodzi mi o jakby tutaj przestrzeń jakby taką bardziej uniwersalną, żebyśmy rozumieli, że ostatecznie o tym, czy mieliśmy do czynienia z porażką, czy nie, decydujemy my sami. Super. My sami. Mogę tutaj podać jeden przykład praktyczny z pola. Chodzi tutaj o takie dyscypliny sportowe, jak na przykład pływanie, gdzie zawodnicy jadą na zawody i tak naprawdę mierzą się z trzema przeciwnikami. Po pierwsze mierzą się z rywalami, którzy są na torach obok, to jest oczywiste. Po drugie mierzą się z zegarem,
bo każde wydarzenie, każda konkurencja pływacka jest mierzona stoperem i wreszcie mierzą się też z samym sobą, ze swoimi stanami wewnętrznymi, przed startem i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja, pracując z zawodnikami, staram się właśnie sprawić, żeby po jakimkolwiek wydarzeniu, jakiejkolwiek konkurencji czy zawodach, zawodnik popatrzył na to, jak popłynął na tych trzech płaszczyznach, czyli popatrzył na swój obiektywny wynik względem przeciwników, popatrzył na swój czas względem swoich czasów z przeszłości i też popatrzył na to, w jaki sposób poradził sobie z wymaganiami danych zawodów, szczególnie jeśli to są zawody rangi, na których wcześniej nie startował. I wtedy mam wrażenie, że w takiej dyscyplinie jak pływanie, zawodnik może mieć pełną ocenę tego, jak mu poszło. Tak, 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 tak. Istnieje bardzo dobra koncepcja, taka w psychologii osobowości ją się rozwija. Jest to koncepcja holenderskiego profesora Hermansa, nazywa się ja dialogowe. Zgodnie z tą koncepcją ostateczna decyzja, która jest w naszym umyśle określana, ostateczna ocena jest efektem czegoś, co można określić wewnętrzny dialog. W głowie ludzie zdrowi słyszą w głowie swoje myśli i teraz co odkrył Hermans? Otóż on odkrył, że każde zdarzenie życiowe filtrujemy przez pryzmat ról, w których występujemy. Nie, to może być ja mąż, ja syn, ja sportowiec, ale ja obywatel, podatnik i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jak nam się przydarza coś ważnego i istotnego, to w głowie dokonuje się analiza w taki sposób, że różne te role dochodzą do głosu. Oczywiście niektóre role mogą mieć jakby częściej ten metaforyczny mikrofon trzymać, to może być głos naszego trenera, to może być głos naszej mamy, wielce niezadowolony na przykład z nas, ale może być też głos wypracowany kogoś, kto stara się wszystko wytłumaczyć, przetłumaczyć i zracjonalizować i mówić ej tam, wszystko będzie w porządku, damy radę. I teraz zdrowa osoba, w umyśle zdrowej osoby dzieje się coś, co można określić mianem polifonia umysłu. To znaczy rzeczywiście różne role mają możliwość wypowiedzenia się na temat tego, co się nam wydarzyło i wspólnie wypracowują jakieś stanowisko, z którym potem będziemy żyć. Stanowisko na ten temat. Taki oczywiście. Mentalny okrągły stół, tak sobie to wyobraziłem. Dokładnie. To, co ty robisz, jak pracujesz ze sportowcami, to w pewien sposób bezwiedny wprowadzasz różne punkty widzenia. Zgadza się. Prawda? Czyli osobę, która pilnuje na przykład pilnuje doświadczeń osobistych. Porównaj swój wynik ze swoimi poprzednimi wynikami. Zrób to, zrobiłeś to? Zrób to. I teraz można ćwiczyć tego typu głosy, tego typu dialog, tak jak ćwiczy się różnego typu nawyki. I kiedy stosujesz taką sesję mentoringową, mówiąc zwróć uwagę na to, zwróć uwagę na to, zwróć uwagę na to, to na poziomie umysłu powinno to się przekształcić w następującą instrukcję. Posłuchaj siebie, co twierdzisz z tej perspektywy na swój temat. I posłuchaj bardzo wielu takich różnych głosów, a potem będzie ci łatwiej ocenić, czy ta sytuacja jest dla ciebie konstruktywna, czy wręcz przeciwnie. Super. I teraz ta porażka się dzieje i rzeczywiście mamy rozbieżność między oczekiwaniami a rezultatem wydarzenia, do którego się przygotowywaliśmy, niezależnie od tego, czy to jest wydarzenie w sferze sportowej, szkolnej, czy biznesowej. I w książce proponujesz taki zdrowy schemat radzenia sobie z tą porażką i on ma takie trzy proste kroki. Chciałbym, żebyśmy każdy z tych kroków trochę rozpakowali i żebyś odpowiedział na kilka pytań odnośnie każdego z nich. Ja tylko tutaj przytoczę te trzy kroki i pierwszym krokiem zdrowego radzenia sobie z porażką to akceptacja tego, co się wydarzyło i powiedzenia sobie stop, to jest porażka. Drugim krokiem to powrót do pionu i ostatnim, chyba najważniejszym, to spożytkowanie tej porażki, wyciągnięcie wniosków, nauczenie się czegoś na podstawie tych doświadczeń i kontynuowanie dalszego życia w wybranym przez siebie kierunku. Niczego nie przeinaczyłem?
Tak, bardzo dobrze. No tak, tak to dokładnie jest. Zresztą oczywiście to nie jest mój model. Ja go wygrzebałem gdzieś z literatury psychologicznej. Okej, okay, ale powołujesz się na niego w książce, więc... Tak. Ja staram się, w ogóle no, to tak jest, kiedy pracuje się w środowisku akademickim, dobrze o tym wiesz, że żeby nie otwierać drzwi, które już ktoś otworzył. Tak. I nasza praca często przypomina pracę takich osób, które zbierają grzyby, idą do lasu i po prostu jak znajdą jakiś dobry okaz, ach, tak. Świetnie, mamy to. I dzięki oczywiście teraz dostępowi do literatury światowej mamy większą szansę to zrobić. Także chodzi o to, że wiele modeli już opracowano i warto się do nich odwoływać, zwłaszcza, że co jest fajne w literaturze naukowej, one są natychmiast poddawane weryfikacji eksperymentalnej w badaniach. Wychodzimy poza poziom intuicji w stronę właśnie takich wniosków, które zazwyczaj mają taką postać. No tak, tak, generalnie tak to działa, chociaż są sytuacje, okay, w których może być inaczej. To ten krok pierwszy, akceptacja porażki. Dlaczego tak trudno nam jest zaakceptować tego typu wydarzenia w naszym życiu? Mówiąc najprościej, z tego powodu, że jest to sprzeczne z wizją osoby poprawnej, osoby dobrze zaadaptowanej do sytuacji. W społeczeństwie osiągnięć jest miejsce na człowieka sukcesu, a nie na człowieka porażki. Więc jakby no, jesteśmy w pewnym kontraście wobec wzorca, który jest nam wpajany i który na nas patrzy w zasadzie z okładki każdego pisma kolorowego, które widzimy w kioskach. Jeżeli ktoś ogląda telewizor, to prawdopodobnie mamy tam do czynienia z okazami. Teraz nie ogląda się Paweł telewizji, tylko YouTube albo wiesz, przegląda się celebrytów na Instagramie. To telewizji już nikt nie ogląda przecież. Nie wiem jak to jest, bo znaczy chyba parę osób jeszcze ogląda. Nie, żartuję oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o ten wirtualny standard osoby, która jest wiecznie młoda, wiecznie sprawna, ma po prostu prześliczne białe zęby, zawsze uśmiechnięte oczy, jest wypoczęta, cudownie gotuje, zajmuje się rodziną, wie gdzie spędzać wakacje, dba o swoje ciało i ma w ogóle na wszystko czas, jest to wirtualny obraz, który jest traktowany jako obraz rzeczywisty. Jako obraz rzeczywisty, z którym porównują się ludzie. No i czasami to porównanie działa motywująco, żeby jakby zmieniać siebie również. Co widzimy właśnie na Instagramie, gdzie można powiedzieć, że coraz większa część społeczeństwa zaczyna jakby reżyserować, tworzyć samych siebie, tworzyć właśnie takie wirtualne odpowiedniki siebie samych. Dlaczego to robi? Dlatego, że patrząc w lustro bez ingerencji nie akceptuje siebie. A dlaczego siebie nie akceptuje? Ponieważ widok ten jest daleki od wzorca, który jest tutaj dookoła na wszystkich billboardach. To jakich strategii ludzie używają, żeby właśnie nie akceptować trudnych wydarzeń, które tutaj nazywamy porażkami, tak? Jakich strategii? To jest, znaczy pytasz teraz o to, dlaczego tak trudno jest powiedzieć stop, to jest porażka. Tak. No tak. No więc... I co robimy, żeby tego stop nie powiedzieć? Nie? Bo robimy różne rzeczy w naszej głowie i nie tylko, żeby właśnie udowodnić sobie, że hej, to nie do końca tak jest. Więc bo jeszcze jeden jest aspekt ważny, na który zwrócę uwagę. Chodzi o to, że porażka jest bolesna szczególnie dla tych osób, którym trudno jest się zdystansować do efektów swoich działań. To znaczy traktują bardzo osobiście każdy sukces i każde niepowodzenie. Nie myślą, że ja doświadczyłem porażki, tylko myślą, ja jestem porażką. Ja jestem porażką, jestem człowiekiem jakby nieudacznym. W związku z tym no, porażka zagraża naszej samoocenie. Na poziomie takim metaforycznym można powiedzieć, że zagraża naszemu ego. A no, trzeba powiedzieć, że w naszych czasach grawitacja jest jednak taka narcystyczna. Czyli jakby ludzie zdali sobie sprawę z tego, że jeżeli sam nie zajmiesz się swoją promocją, to nic inny tego za ciebie nie zrobi. W związku z tym nie jest dobrze chwalić się porażkami.
No i teraz mechanizmy obronne stojące na straży naszego dobrego samopoczucia i dobrej samooceny natychmiast są automatycznie uruchamiane w sytuacji, która naszemu ego zagraża, czyli w sytuacji porażki. Co się dzieje? No tu mamy całą fontannę tych mechanizmów. Od zaprzeczania, czyli nic się nie stało, kochani, nic się nie stało. Jestem w stanie to zrozumieć, ale proszę sobie wyobrazić, że przychodzi człowiek do pracy, handlowiec, który właśnie nie zrealizował swojego w ogóle planu biznesowego, nie, lepiej, źle zrealizował usługę dla klienta, czyli nie zrealizował, zepsuł coś. I przyjeżdża do siedziby klienta i ci klienci tam stoją i wszyscy, nic się nie stało, kochany, nic się nie stało. Więc proszę sobie wyobrazić, jak dziwaczna jest przestrzeń sportu, to o czym mówiliśmy na początku. Ale chodzi o to, żeby, jak mawiają niektóre mamy, miejsca ojojane mniej bolą. Czyli żeby pomasować, ojojać, przytulić i wszystko będzie dobrze. Żeby dodać sobie otuchy. No ale jeżeli mówimy, że nic się nie stało, no to jak możemy wyprowadzać mądrość z czegoś, czego nie było? To jest właśnie problem. Mhm. Inna sprawa to racjonalizacja na przykład. Jest taki fajny przykład, gdzie mówi się, że ktoś idzie do więzienia, mówi, no świetnie, nareszcie sobie w ogóle poczytam, nie? Mam teraz trochę czasu, czyli widzi się przez różowe okulary sytuację trudną, co oznacza, że już w ogóle nie trzeba z niej wyprowadzać żadnego dobra i żadnej nauki, bo przecież jest dobrze. W zasadzie to jest dobrze. I takich mechanizmów można wyparcie, zapominamy na przykład o tym. Takich mechanizmów można wiele przedstawić. Tutaj jeszcze takie znajduję właśnie w książce, ja jeszcze nie skończyłem, to jeszcze nie koniec, prawda? Tak, tylko ja chcę zwrócić uwagę na takie dwie przestrzenie takich mechanizmów. Pierwsze, ja bym określił, że mają charakter taki doraźny. Są jak, nie wiem, na przykład zawodnik ma kontuzję, to zawsze na meczu widzę, jak podbiega do niego lekarz i mu psiuka zmrożonym powietrzem po to, żeby nie bolało. O tych mechanizmach teraz mówimy i te również wymieniałeś. I to jest generalnie one, to nie jest źle, że one działają. Chodzi o to, żeby nie były stosowane w sposób chroniczny, jako standardowy nawyk naszego reagowania w sytuacjach, które są trudne. Mhm. Coś takiego mamy na przykład u perfekcjonistów, którzy bardzo, bardzo chronią na przykład swoje ego, osoby narcystyczne również. I u nich te mechanizmy obronne są wręcz ich stylem bycia. I teraz, ale nic nie ma złego w tym, że sobie szybko uśmierzamy ból, kiedy bardzo boli. Chodzi o to, żeby to nie było długotrwałe. Bardziej problematyczne są strategie, które mają charakter profilaktyczny. To znaczy one zabezpieczają nas przed ewentualnym bólem porażki i one rzeczywiście stają się naszym stylem bycia. I na przykład, podam przykład. Jestem uczniem w szkole podstawowej, mamy WF, będziemy skakali w dal. No teraz ja wiem, że choćbym nie wiem, jak się napiął i jaki rozbieg wziął, i tak po prostu nie osiągnę odpowiedniego minimum, które pozwoli dostać ocenę pozytywną. Co robię? Biorę rozbieg tak, jakbym po prostu, nie wiem, jeszcze w sposób ostentacyjny, jakbym gonił osobę, której nie chcę złapać. Nie? Wybijam się, chociaż tutaj to słowo jest w ogóle nieadekwatne, i ląduję po króciutkim locie 40 centymetrów poza tą linią, od której się odbijałem. Nawet nie patrzę na nauczyciela, tylko mówię, wiem, dwuja. Proszę zobaczyć, co ja zrobiłem. Po pierwsze, zdeprecjonowałem cel. Pokazałem, że skakanie w dal to w ogóle nie jest ważna dla mnie dziedzina. Ja nie w tej dziedzinie buduję poczucie mojej wartości. Matematyka to może coś innego, fizyka, chemia i tak dalej. To jest zupełnie inna rozmowa. Tam bym się inaczej przygotowywał. Ale tutaj skok w dal, o co w ogóle chodzi, to jest nieważne. I teraz ważna sprawa. Sposób, w jaki podszedłem do zadania jest taki, że nie mogłem osiągnąć sukcesu. Nie mogłem, ale uwaga, nie mogłem również doświadczyć porażki, ponieważ to, co wykonałem, nie można uznać za porażkę, przynajmniej za doświadczenie, które jest bolesne i z którego cokolwiek można się nauczyć. A więc zdeprecjonowałem cel, moje zachowanie było jedną wielką deklaracją niezaangażowania, żeby potem z uśmiechem na twarzy móc powiedzieć, nie no stary, wiadomo, dostałem jedynkę, co miałem dostać. A nie mówiłem.
A nie mówiłem. Tak, ale mówiłem, jest dokładnie tak, jak mówiłem. I to jest strategia profilaktyczna. Ona ma nas zabezpieczyć przed ewentualną porażką. I tutaj jeszcze pozwól, że rozszerzę temat, czym jest porażka na poziomie psychologicznym. Porażka na poziomie psychologicznym to są bolesne konsekwencje tej właśnie rozbieżności, o której mówiliśmy, między celem a efektem uzyskanym. I teraz te konsekwencje, określono 5 typów konsekwencji. Czyli my się nie boimy porażki, my się boimy konsekwencji porażki. Boimy się tego, że właśnie zagrożona jest nasza samoocena, że nie będziemy doskonali. Boimy się tego, że będziemy doświadczali emocji, które są trudne. Wstyd, poczucie winy, złość, strach. Dalej, boimy się tego, że zostaną przed nami zamknięte różnego typu okazje w naszym życiu, że nie wybiorą nas do drużyny, nie wezmą nas na zawody, że nie będą chcieli nas widzieć w swoim gronie, że nie dostaniemy awansu na przykład. No i boimy się tego, że bliskie osoby poczują się zawiedzione, a inni nasi współpracownicy, na przykład koleżanki, koledzy, nas, że możemy ich w ogóle rozzłościć przez nasze niefrasobliwe zachowanie. Lub w najgorszym przypadku stracić, bo to też... Stracić też, tak. Czyli mamy 5 takich negatywnych efektów, które mogą działać do tego stopnia paraliżująco, że specjalnie właśnie inicjujemy, i to jest sposób nieświadomy, automatyczny, strategie takie jak ta, o której mówiłem, takie strategie samoutrudniania, rzucając sobie kłody pod własne nogi, robiąc wszystko, żeby nam nie wyszło. Specjalnie to robimy, żeby potem nie doświadczać żadnej z tych konsekwencji. Rozmawiam z człowiekiem, który biega maratony takie 100 kilometrów. No i on, nie jestem specjalistą, na pewno wiesz dokładnie, co to za rodzaj aktywności. Ultra, to się nazywają biegi ultra. Biegi ultra. Standardem jest, i to, co się słyszy przy starcie, to jest narzekanie. A nie miałem czasu ostatnio w ogóle trenować, a nie wiem, mam nowe buty, no zobaczymy, jak z pogodą będzie, nie przeanalizowałem trasy. I teraz pytanie, po co ci ludzie to mówią? Po co? Z jakiego powodu? A właśnie została już odpalona strategia profilaktyczna, która ma zabezpieczyć przed ewentualnym bólem. I teraz, jeżeli te strategie są chronicznie stosowane, na przykład taką strategią może być prokrastynacja, zostawianie wszystkiego na ostatnią chwilę. To może być branie na siebie zbyt wielu obciążeń, zbyt wielu aktywności. Ktoś ma treningi, ale oprócz tego na przykład postanowił pomagać bratu w przeprowadzce. Potem, proszę zobaczyć, on ma potem świetne wytłumaczenie, dlaczego mu nie poszło, no nie? Był przemęczony. W nocy tam, nie wiem, pilnował czegoś albo nawet brał udział w zacnych akcjach charytatywnych i pomagał innym ludziom. Więc tego typu działania, one chronią przed, i skutecznie to robią, przed bólem, i ponieważ są to automatycznie stosowane strategie, nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że to robimy. I to jest, czyli mamy 2 typy takich działań, które nas skutecznie odcinają od porażki jako od źródła mądrości życiowej. Pierwsze to są te strategie takie, czy taktyki, czy sposoby zaradcze, takie doraźne, które mają uśmierzyć ból, są takim mechanizmem obronnym, natychmiast odcinającym nas od źródła bólu po to, żeby jakoś to przetrwać ten najtrudniejszy moment. I drugie, moim zdaniem znacznie groźniejsze, to są strategie, które profilaktycznie zabezpieczają nas przed bólem wynikającym z błędu, ale jednocześnie wpływają na sposób trenowania, sposób zaangażowania w zawody, prowadząc nieuchronnie do gorszego wyniku niż ten, na który byłoby nas stać w innej sytuacji. To dajmy na to, że zaakceptowaliśmy z pomocą naszego mentalnego okrągłego stołu albo z pomocą trenera, rodzica, bliskiej osoby. I jak już zaakceptowaliśmy i zauważyliśmy, że rzeczywiście leżymy i ponieśliśmy jakąś porażkę, być może nawet klęskę, być może byliśmy świadkami czegoś albo przydarzyło nam się coś, co odwróciło nasze życie o 180 stopni, tak jak w historii Rafała Wilka, o której opowiadałeś wcześniej, to jak już leżymy
Jak możemy wrócić do pionu? I to jest ten drugi krok w zdrowym schemacie radzenia sobie z porażką. Co trzeba zrobić? Oczywiście porażka jest papierkiem lakmusowym mówiącym sprawdzam na stole naszego życia. Wtedy się okazuje, czy jesteśmy sami, czyli krótko mówiąc, czy nie zgubiliśmy po drodze do naszych sukcesów gdzieś ludzi, czy rzeczywiście jesteśmy zahartowani w boju, jak radzimy sobie z emocjami i jak mocny jest nasz kręgosłup psychiczny. I teraz zacznijmy od tego kręgosłupa, bo mówiąc o powrocie do pionu, no, używamy tej metafory właśnie takiej wertykalnej. Można powiedzieć, że nasz psychologiczny kręgosłup ma trzy rdzenie. Trzy rdzenie. Pierwszym jest samoocena. Jest to, jak siebie oceniamy. I nasza samoocena jest kształtowana oczywiście na bazie różnego typu naszych osiągnięć, tego, co nam się przydarzyło, ale ona jest kształtowana na bazie opinii innych ludzi o nas. Dlatego w sytuacji, w której dzieje się źle, podwinęła się noga sportowcowi, natychmiast powinien wyłączyć cały internet i telewizję i nie czytać gazet. Natychmiast. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby się ochronić przed falą hejtu, a człowiek człowiekowi człowiekiem i wielu ludzi nie jest w stanie przejść obecnie obok sytuacji, w której nie będzie mogło powiedzieć tak jak w filmie Dzień Świra. Taki był mądry, a teraz umiera. Oto tak jest. I wiele osób czeka na taką sytuację, bo to jest jedyny sposób, w jaki mogą sobie poradzić z własną życiową klęską. Zdeprecjonować postać innego człowieka. Ludzie, którzy tworzą, którzy są pasjonatami, nigdy tego nie robią, nie mają na to czasu. To są osoby, które dają ogień, życie i podnoszą innych i uskrzydlają. A zatem ci ludzie, którzy są źródłem hejtu, z których wypływa hejt, są osobami, które krótko mówiąc trzeba bardzo przytulić, ponieważ do tej pory ich nikt nie przytulał. Ale to jest osobny problem. Chodzi o to, żeby się odciąć od tego, ponieważ krytyka może być miażdżąca, może być druzgocąca. Może być druzgocąca. I ona wpływa na naszą samoocenę. Kto ma być źródłem naszej samooceny? Jest najbliższe otoczenie, nasi przyjaciele. Mówi się, że przyjaciel to jest osoba, która wie o nas wszystko, a mimo to nas lubi. Tutaj właśnie, w tym momencie istotna jest postać trenera, innych zawodników zespołu. No, tutaj sprawdza się siła relacji. Chodzi o to, żeby doświadczyć tego, że my jesteśmy akceptowani przez najważniejsze dla nas osoby. Nie dlatego, że mamy różnego typu osiągnięcia, ale dlatego, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Ja doświadczyłem czegoś takiego. Kiedy zacząłem studiować psychologię, to zdawało się na studia. No i tam wszyscy moi znajomi na jakąś medycynę, Akademia Górniczo-Hutnicza i tak dalej. Same po prostu jakieś fantastyczne kierunki. No i kto się nie dostał? Ja się nie dostałem. Wszyscy się dostali, a ja nie. I dla mnie było niesamowicie przyjemnym doświadczeniem, z którego odcinam kupony do dzisiaj, moment, gdzie okazało się, że dla moich przyjaciół to w ogóle nie jest istotne, czy ja się dostałem, czy ja się nie dostałem. Oni się strasznie cieszą, że będziemy się częściej widzieć, że ja nie wyjadę z miasta. Będziemy robili różnego typu rzeczy, będziemy grali muzykę i tak dalej, i tak dalej. Ale okazało się, że my mamy w ogóle inne tematy w głowie, kiedy spotkaliśmy się ze sobą i że odebrali to po prostu jako informację na zasadzie, tak jakbym powiedział na przykład, że słuchajcie, no miałem kupić mleko, ale zapomniałem. To jest to. Więc trochę trywializuję, ale tak to trochę wyglądało i to mi dodało mocy. To mi dodało ogromnej mocy, bo okazało się, że najbliższe otoczenie buduje swoją sympatię wobec mojej osoby bezwarunkowo. Czyli bez warunków związanych z moimi osiągnięciami. Ach, jakie to piękne. Współczuję każdemu, kto nagle w sytuacji, kiedy podwija mu się noga, jest zupełnie sam. Bo to świadczy o tym, że był bardzo naiwny, a dookoła niego pojawiło się mnóstwo ludzi, którzy wykorzystywali tę naiwność, tworząc iluzję dobrych relacji. To jest pierwszy rdzeń tego kręgosłupa. Nie jesteś pierwszą osobą, która właśnie mówi o trudnych relacjach zawodnika czy zespołu z internetowymi trollami lub wręcz hejterami. I rzeczywiście ja nie znalazłem lepszego sposobu czy lepszej rekomendacji dla zawodnika niż to, żeby od tego się po prostu całkowicie odciąć i
nie wchodzić w dyskusję, broń Boże, w debatę, w jakikolwiek dialog z kimś, kto po prostu pisze coś w internecie, najczęściej jeszcze anonimowo, i nas to bardzo dotyka, a po nim spłynie to w ciągu następnych 15 minut, albo właśnie się cieszy tym, że mógł zrobić komuś kuku. Szczególnie jeszcze jedna rzecz o tych właśnie mediach społecznościowych, i to też już niejednokrotnie tutaj padało na łamach podcastu, żeby podczas ważnych dla siebie zawodów odciąć się od internetu i smartfon zostawić w hotelu, nie mieć go na podorędziu, bo będzie nas kusić, a media społecznościowe są tak konstruowane przez inżynierów zachowania, że no z natury są uzależniające, więc lepiej po prostu nie wystawiać swojej silnej woli na próbę i zostawić telefon w torbie, w hotelu, a może nawet w domu, i po prostu cieszyć się doświadczeniem zawodów czy turnieju, na który się jedzie. Świetna sugestia, i jeszcze, żeby łatwiej było to trenować, sugeruję wychodzić z domu na spacery samodzielnie albo z bliskimi osobami, również bez smartfona, żeby wyjść na tak zwane miasto bez telefonu i doświadczyć wspaniałego uczucia ulgi, nie lęku, tylko ulgi, bo jeżeli jest lęk, to niestety mamy do czynienia chyba z uzależnieniem, to tym bardziej trzeba iść w tę stronę, natomiast jest rodzaj ulgi. Po pierwsze, jeżeli nie masz telefonu, nikt ci go nie ukradnie, to jest ważna sprawa. Też. Nikt nie zadzwoni do ciebie w pilnej sprawie, to jest ważna sprawa, a ponieważ wszyscy dookoła mają telefon, więc jeżeli coś się trudnego wydarzy, z całą pewnością będzie można zawiadomić odpowiednie służby. To jest bardzo dobre ćwiczenie, ja je robię i dobrze działa. Bardzo, że powiem, ożywczo, a co jest fajne, siedzisz sobie w knajpeczce przy stoliku i oglądasz ludzi, którzy nie patrzą sobie w oczy, bo patrzą w ekran telefonu. I ty sobie oglądasz. I masz poczucie jakiegoś rodzaju wolności. Więc potwierdzam zdecydowanie tak. I to jest, o czym mówiliśmy? Aha, mówiliśmy o odcięciu się od hejtu. Kręgosłup psychiczny, raz druga rzecz tak, miała być. Taką, ponieważ jesteśmy w przestrzeni sportu, ja bym takie miał porównanie z tym korzystaniem z internetu albo z odcięciem się. Pytanie jest takie, dla osoby, która chce ćwiczyć na przykład, jak być biegła w sztuce walki, co zrobisz, jeżeli nagle w środku nocy, w ciemnej dzielnicy, gdzie się plączesz tam w mieście jakimś, otoczy cię 10 drabów, co zrobisz? I ta cała mądrość polega na tym, żeby nigdy nie znaleźć się w takiej sytuacji. I teraz wchodzenie do internetu, zaglądanie do portali społecznościowych, gdzie komentuje się nasze zachowanie, grozi tym, że będziemy otoczeni przez 10 drabów w ciemnej dzielnicy. I sobie w ogóle nie poradzimy. Proszę sobie wyobrazić, że ja sprawdzałem w internecie echa książki Pozytywna psychologia porażki. Ona przez psychologów została wysoko oceniona, ponieważ dostała nagrodę Teofrasta. Natomiast ciekawiło mnie, jaka jest recepcja czytelników. I trafiłem na jakiegoś bloga, gdzie właśnie analizuje się różnego, znaczy analizuje duże słowo, opisuje się różnego typu książki, no i osoba bardzo skrytykowała, autor bloga bardzo skrytykował książkę właśnie tę, pisząc, że co to za książka, która ma ponad 30 stron bibliografii, przecież ten autor nie napisał od siebie chyba żadnego zdania. I teraz no, dyskusja w ogóle z taką osobą nie ma sensu. Bo trzeba by jakby bardzo wiele wyjaśnić najpierw. To jest pierwsza nitka tego kręgosłupa, pierwszy rdzeń, bardzo ważny, samoocena. Ona ulega zachwianiu, ale chodzi o to, żeby szybko ją odbudować dzięki kontaktowi z ludźmi, którzy są nam, sprzyjają nam, nie dlatego, że jesteśmy kimś tam, tylko że po prostu znają nas jako nas. Drugi rdzeń to jest przekonanie o własnej skuteczności, i to jest bardzo ważne w przestrzeni aktywności celowej, takiej właśnie jak w sporcie, ponieważ przekonanie o własnej skuteczności wyraża się w takim wewnętrznym głosie dasz radę, czyli przekonanie o własnej skuteczności buduje się na podstawie zbioru sukcesów i porażek, które doświadczyliśmy w naszym życiu. I jeżeli komuś dobrze idzie w jakiejś dziedzinie, na przykład pobija kolejno rekordy życiowe, no to on może mieć takie poczucie wewnętrzne bycia nad człowiekiem, że do niego świat należy i po prostu tylko daj mu bieżnię, a on znowu wykręci jeszcze lepszy wynik. Młodzi kierowcy na przykład często ulegają tej iluzji, kiedy mają poczucie, że świetnie jeżdżą. No i to jest do tak zwanego pierwszego dzwonu, bo zaczynają jeździć brawurowo.
Ale to są dowody na to, jak szybko kształtuje się to przekonanie własnej skuteczności. Kilka występów, sam jesteś wykładowcą, kilka udanych wykładów i masz poczucie, że robisz to doskonale. No ale teraz jest druga strona medalu. Jeżeli nagle w danej dziedzinie, z którą wiążesz, jakby z którą się utożsamiasz, dzieje się coś złego, może nastąpić krach, załamanie i może stwierdzić, ja się do niczego nie nadaję. Ja po prostu nie potrafię. Dlaczego? No bo tak jak jest w BBC napisane w radiu, jesteś tak dobry jak twój ostatni program. A więc ostatni mój występ był fatalny, więc jestem do niczego. I to są naturalne myśli, które się rodzą. Pracuję z wieloma handlowcami, a tam są wyniki, muszą być wyniki regularne, w niektórych firmach nawet co tydzień. I pytam się ich, co robisz, człowieku, kiedy idzie ci gorzej? A on mówi, wiesz co, ja mam tutaj taki arkusz Excel, gdzie jest po prostu zanotowana chronologicznie moja aktywność i skroluję sobie do momentu, kiedy szło mi dobrze. I patrzę, że jest jakaś amplituda. Wcześniej było troszkę gorzej, ale potem się poprawiło. I to, że kiedyś było lepiej, dodaje mi otuchy, że wszystko może się odmienić. Można mówić o trzech takich głównych źródłach kształtowania czy odbudowywania poczucia własnej skuteczności. Pierwszym jest perswazja, to znaczy trener, kolega z klubu, koleżanka może zrealizować, czy w ogóle psycholog sportu może zrealizować taką sesję mentoringową, która przywróci człowiekowi wiarę w siebie, odwołując się właśnie do jego wcześniejszych doświadczeń, pokazując mu, na co go stać, jak się zachowywał w trudnych momentach i ile osób brało z niego przykład wtedy. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, żeby przedstawić tej osobie portret niej samej, oparty na faktach, który właśnie straciła i nie ma go przed swoimi oczami. I to jest perswazja. Najlepszym narzędziem perswazji jest perswazja narracyjna, czyli coś, co jest określane w dzisiejszych czasach mianem storytelling. To dobrze widać na różnego typu filmach, takich z kręgu filmy familijne, gdzie zazwyczaj jest ktoś, komu gorzej idzie i spotyka dobrego ducha, który w pewnym momencie filmu kluczowym i krytycznym opowiada mu na przykład swoją historię życia. Co się wydarzyło. Są filmy, gdzie mamy pokazanych trenerów w trakcie przerwy, którzy również opowiadają o swoim życiu. Perswazja narracyjna jest o tyle dobrym, takim eleganckim narzędziem wywierania wpływu, ponieważ jednocześnie jest inwazyjna, czyli mocno działa na wyobraźnię, uruchamia emocje, tą strukturę motywacyjną, ale z drugiej strony szanuje podmiotowość. Nie mówi, co mamy robić, tylko pokazuje pewien obraz. Zobacz, kim byłeś, zobacz, co robiłeś, zobacz, co o tobie mówiono, zobacz, jaki przykład dawałeś. Albo też możemy podać swój przykład. Wiesz, kiedyś przydarzyło mi się w życiu coś, co sprawiło, że myślałem, że strzelę sobie w głowę, ale sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. I opowiadając tego typu perswazyjne historie, szanujemy autonomię decyzji osoby, do której mówimy. Ona dostaje pewien impuls ku refleksji. Więc to jest pierwsza sprawa, perswazja. Druga, drobne sukcesy. Chodzi o to, żeby odbudowywać przekonanie o własnej skuteczności, wykonując ćwiczenie, to jest na przykładzie żonglowania. Łatwiej się nauczyć żonglować trzema piłkami, jeżeli najpierw zaczniemy żonglować jedną chustką. I jeżeli najpierw będziemy mistrzem jednej chustki, dwóch chustek, trzech, a potem dopiero możemy być mistrzem jednej piłki. I każda osoba, która uczy się żonglować chustkami, a czyni to w ciągu kilku minut, natychmiast szuka wzrokiem, gdzie są piłki, bo chce spróbować. Ponieważ wzrosło przekonanie o własnej skuteczności. To przekonanie o własnej skuteczności może być specyficzne, dotyczyć danej dyscypliny, w której właśnie się załamaliśmy i gdzie popełniliśmy błąd, ale istnieje zgeneralizowane przekonanie o własnej skuteczności, że ja w ogóle jestem osobą, która daje radę i można w sytuacjach bardzo trudnych odbudowywać przekonanie o własnej skuteczności w innych dziedzinach niż ta, w której nastąpił krach. Zupełnie innych. Można się uczyć języka, można się uczyć gotować. To zupełnie mówię o neutralnych takich czynnościach. Można uczyć się jeździć na deskorolce, na rolkach. Jest naprawdę wiele różnych dziedzin. Chodzi o to, żeby napalić w piecu, które potem da ciepło w postaci przekonania własnej skuteczności i to, czym palimy, jest już mniej ważne. I trzecia sprawa, oprócz perswazji, oprócz drobnych sukcesów, trzecią sprawą jest modelowanie. Czyli dobrze jest w takiej sytuacji znaleźć
mistrza. Cudownie, kiedy on jest obok. Być może to jest właśnie ta sama osoba, która opowiada fragment swojego życia. Krótko mówiąc, daje rodzaj świadectwa. Ale jeżeli nie ma takiej osoby, to nieważne, czy ta postać jest fikcyjna, czy to jest bohater literacki, bohater filmowy, czy jest to realny człowiek. Chodzi o to, żeby mieć takiego kogoś i sobie pomyśleć, co ten człowiek zrobiłby w takiej sytuacji. Proszę spojrzeć na rynek autobiografii, czy biografii. Ciekawa biografia to nie jest biografia człowieka, który miał życie usłane różami. To jest raczej żywot człowieka, który, w przypadku którego można by rozpocząć jego historię jego życia od słów: wszystko byłoby wspaniale, gdyby nie. Bo tak zaczyna się każda tragedia. A zatem jesteśmy otoczeni tego typu przykładami. Cudownie, jeżeli to są przykłady z przestrzeni sportu, a takich nie brakuje, ponieważ właśnie to są przykłady heroizmu, niezłomności i takiej pięknej ludzkiej twarzy przekraczania własnych słabości. W polskim sporcie mamy bardzo dużo zawodników, którzy mogą być przykładem takiej niezłomności, choćby nasi olimpijczycy Robert Korzeniowski, Maja Włoszczowska, Robert Lewandowski, Kamil Stoch, Karol Bielecki, no przecież to są zawodnicy, którzy w naszym powszechnym mniemaniu są utożsamieniem sportowego, życiowego i marketingowego sukcesu. A jednak jeśli właśnie wbijemy ten szpadel wystarczająco głęboko i pogrzebiemy w ich biografiach, to okaże się, że tam było przynajmniej w ich życiu jedno takie wydarzenie, które sklasyfikowalibyśmy właśnie jako taką poważną porażkę albo taki knockdown, z którego musieli się w jakiś sposób pozbierać i wrócić do pionu, skalibrować swój celownik i wrócić do robienia tego, co chcieli robić jak najlepiej. Więc jeśli tutaj Robert Kubica jeszcze który zdobył niedawno swoje pierwsze punkty po powrocie do Formuły 1, no przecież to są fenomenalne historie, które mogą zadziałać na wyobraźnię zawodnika, trenera i tak dalej. Robert Kubica zdecydowanie nie powinien czytać internetu. Tak, to prawda. Ja jeszcze mam taką jedną historię, nie wiem, czy ty oglądasz piłkę nożną, czy oglądasz bardziej kibiców piłki nożnej, którzy cię fascynują jako zjawisko psychologii tłumu. Natomiast kilka lat temu, jeszcze za kadencji Leo Benhakera, był taki holenderski szkoleniowiec, który prowadził reprezentację Polski w piłkę nożną, graliśmy mecz z Irlandią Północną na wyjeździe, przegrywaliśmy go 2-1 i na bramce stał wtedy Artur Boruc, zasłużony bramkarz reprezentacji Polski, już obecnie na reprezentacyjnej emeryturze, i on tam puścił takiego babola. Sytuacja była mniej więcej taka, że jeden z naszych obrońców, to chyba był Michał Żewłakow, z połowy boiska podał do niego piłkę po ziemi w światło bramki. Ta piłka się odbiła na jakiejś kępce trawy. Artur Boruc zamachnął się, nie trafił w tę piłkę i ona po prostu wpadła do naszej bramki. I to był właśnie, myślę, że znakomity przyczynek dla internetowych troli i hejterów, żeby na Artura wylać wiadro pomyj. A ja czytałem z Arturem wywiad i myślę, że to jest takie fajne świadectwo tego, o czym ty mówisz, czyli zaakceptuj, wróć do pionu, spożytkuj te trudne wydarzenia, które się przydarzają, i pozwolę sobie tutaj zacytować ten wywiad, bo właśnie go otworzyłem. Artur powiedział tak: jestem dumny z tego, że się kurwa podniosłem. Z samego meczu nie mogę się cieszyć, ale z tego, że się pozbierałem, na pewno. Po tamtej porażce byłem zmiażdżony niesamowicie. Miałem kłopoty w życiu prywatnym, a na dodatek puściłem jeszcze szmatę na stadionie wypełnionym kibicami Rangersów. Sądziłem, że mam mocny łeb, ale zabolało niesamowicie. Czuję jednak dumę z tego, że wygrałem z tamtym demonem. Trudnych momentów w życiu miałem kilka, ale to była kumulacja. Było tak, jak było, w dużej mierze z mojej winy. Poproszę cię o komentarz do tego cytatu Artura. No, znaczy, to jest relacja człowieka, który pokazał, jak chłopak zamienia się w mężczyznę. Bo właśnie radzenie sobie z trudnościami i tylko radzenie sobie z trudnościami, przezwyciężanie trudności buduje nasz egzystencjalny pancerz i naszą wewnętrzną siłę, która sprawia, że my sami możemy być dumni z tego, kim jesteśmy. A zatem możemy być sami źródłem wewnętrznej siły,
która w przypadku właśnie na poziomie przekonania własnej skuteczności, ona nas pcha ku jeszcze mocniejszym wyczynom. Ona powoduje, że stawiamy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. A co jest istotne? Ważne jest to, że jakby ja wielu ludziom nastawionym na sukces życzę spektakularnej porażki. To była spektakularna porażka. Dlaczego? Ponieważ zanim ta spektakularna porażka się nie pojawi, to my albo tkwimy w takiej w rodzaju takiej iluzji, że wszystkim się przydarzy coś złego, a nie nam, a więc brakuje nam pokory, albo bardzo wiele osób ma gdzieś z tyłu głowy lęk przed porażką, która ewentualnie może się wydarzyć i myślą, że świat się zawali w tym momencie, kiedy do niej dojdzie. I taka spektakularna porażka ozdrowieńczo zadziała i na osobę, która potrzebuje trochę pokory, i na osobę, która musi doświadczyć tego, że lęki to są demony w naszych głowach, które powodują, że łatwiej nam uskutecznić strategię defensywną niż ofensywną, kiedy mamy się zmierzyć z jakimś zadaniem. I stajemy się jacyś tacy asekurancy, bojaźliwi i brakuje nam jakiegoś takiego przeboju. I teraz ta spektakularna porażka miała miejsce. W przypadku Artura właśnie w tym wywiadzie on ją opisał. I może być przykładem dla innych ludzi. Właśnie to może dobry model do naśladowania. Jak można sobie z tym radzić? Ja jeszcze, znaczy model dobrze działa, taką jeszcze małą uwagę mam, że model świetnie działa, kiedy rzeczywiście uważamy daną osobę za autorytet, sympatyzujemy z nią, jest w pewien sposób nam bliska, ale istotne jest też, żebyśmy tę osobę spostrzegali jako kogoś bardzo takiego bliskiego nam, prawdziwego, bo jeżeli będziemy przyglądali się osobie takiej posągowej, która jest no za życia pomnikiem już, możemy dojść do wniosku, że no tak, ona jest w pewnym sensie wybitna, w związku z tym jej łatwiej przychodzą pewne rzeczy, a nam nie. Dlatego dobrze jest zaoferować osobie, której pomagamy, albo samemu sobie zaaplikować kilka różnego typu przykładów. Nawet jeśli to jest przykład z naszego własnego podwórka, czyli to ktoś o moim statusie, podobnych doświadczeniach. Tak. I tak dalej. Dokładnie tak. A oprócz tego fajnie jest mieć taką półeczkę z takimi filmami przywracającymi pion i co jakiś czas przyjrzeć się swojemu ulubionemu bohaterowi, jak jemu poszło w danej sytuacji. To jest ku pokrzepieniu serc. Poprzedni gość podcastu mówił o tym, że trzeba oglądać Gladiatora, więc może to być jeden z tych filmów, które wraca. Na przykład, zwłaszcza, że tam piękna muzyka i śpiewa Liza Gerard fascynującą linię melodyczną. To wróćmy jeszcze do trzeciego rdzenia. Proszę. Mówiliśmy do tej pory o samoocenie, o przekonaniu własnej skuteczności, ale jest jeszcze trzeci, bardzo ważny rdzeń kręgosłupa naszego psychicznego, o który też trzeba zadbać. A jest nim nastawienie na przyszłość, które możemy określić mianem nadzieja na sukces. Nadzieja jest rodzajem symulacji w naszej głowie, symulacji przyszłości. I ta przyszłość dobrze, jeżeli maluje nam się w pięknych kolorach, dobrze, jeżeli my tam gdzieś jesteśmy umiejscowieni, bo to nas ma dotyczyć. I cudownie jest, jeżeli jest to obraz nas w przestrzeni sportów, no oczywiście zwycięzców. Ludzi, którzy poradzili sobie z trudnościami. Na początku nie jest łatwe dokonywanie takich symulacji, ale spokojnie, spokojnie. Z czasem tego typu myśl może się narodzić. Jeżeli jest jakaś trudność, no to ja mam dobre ćwiczenie. Otóż sugeruję, i ono jest sprawdzone i zawsze działa, sugeruję osobie, z którą pracuję, żeby wyobraziła sobie, że jest dokładnie ten sam dzień. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj mamy 1 stycznia roku 2019. I mówimy tej osobie, wyobraźmy sobie, że jest 1 stycznia roku 2020. I wyobraź sobie, że to był najlepszy rok w twoim życiu. Najlepszy. Chyba, że uważasz, że wszystko co najlepsze już jest za tobą, ale wątpię. Najlepszy. Dlaczego nie? Po nim może być kolejny, jeszcze lepszy i tak dalej. A więc to nie będzie jedyny dobry. Nie. Najlepszy. Udało ci się mnóstwo zamierzeń i teraz wyobraź sobie, że spotykamy się 1 stycznia 2020 roku. Ja się zadaję bardzo proste pytanie. Słuchaj,
Opowiedz mi o tym, jak wygląda rzeczywistość i powiedz mi, jak to się stało, że jesteś teraz tym, kim jesteś. I teraz dzięki temu ćwiczeniu ktoś musi wypracować pozytywny model przyszłości, mało tego, jeszcze określić, jakie zasoby i jakie strategie postępowania pomogły mu, żeby osiągnąć to, co właśnie sobie wyobraził. To jest bardzo dobry sposób stymulowania nadziei. Jeżeli ktoś ma jakąś nadrzędną ideę, jakiś właśnie obraz, wizję, coś do czego zmierza, proszę zobaczyć, że takie osoby traktują różnego typu błędy i porażki jako potknięcia. Dziecko, które spotkało kolegę na placu zabaw i się potknęło, staje się, otrzepuje spodnie, biegnie dalej. Nie robi z tego tragedii jakiejś. Dlaczego? No bo jest kolega, którego właśnie spotkał i który przyniósł piłkę i będzie można grać teraz piłkę. Proszę zobaczyć, że ile siły mają sportowcy, którzy biegli cały maraton, dobiegają do mety, inni tam leżą, ledwo oddychają, a ten jeszcze cztery kółka z flagą robi dookoła. A więc zasoby naszej energii są niespożyte i możemy je wyzwalać, a jednym z właśnie takich triggerów jest nadzieja na sukces. Ten obraz powinien być bardzo wyrazisty i dobrze byłoby przyjrzeć się nam na tym obrazie zarówno z boku, ale również wejść w siebie w tej przyszłej wizji i zobaczyć, jak wygląda świat naszymi oczami, przez pryzmat naszego umysłu. Jeżeli ten obraz nam się spodoba, będziemy chcieli do niego dojść i wszystko, co się będzie działo po drodze, będzie tylko kwestią, sprawą do załatwienia, jakimś zadaniem do wykonania. Podsumowując, samoocena, jesteśmy super, przekonanie o własnej skuteczności, damy radę i nadzieja, jeszcze nie jedno przed nami. Super. No dobra, no to jak pożytkować te wydarzenia, jak już się wróciło do pionu? Jak pożytkować, jak się uczyć, jak wyciągać wnioski w najbardziej korzystny dla nas sposób, jeśli chcemy oczywiście iść do przodu w wybranej przez siebie dziedzinie? Więc porażka odpowiednio przepracowana może być źródłem naszej jakiejś mądrości życiowej. To jest gra warta świeczki po prostu, bo to jest wielkie bogactwo. Mhm. Ponieważ tam rzadko trzymamy mądrość dla siebie. Mądrość jest pięknym darem, który możemy przekazywać innym ludziom, po to między innymi, żeby nie popełniali naszych błędów. I teraz, co powinno się wydarzyć między porażką, uświadomioną porażką, a tą mądrością? Więc ja widzę drogę bardzo prostą. Chodzi o to, żeby ta porażka stała się taką naszą nauczką, nauczka nauką, a nauka wtedy łatwiej przekształci się w mądrość. I teraz najpierw zobaczmy nauczkę. Nauczka powinna być rodzajem przestrogi. Tak mówię, masz nauczkę, mówimy słowo, nie? Rodzajem przestrogi. Chodzi o to, żeby próbować przemyśleć sobie, taki model przyszłego działania sobie wymyślić, co takiego powinniśmy wprowadzić, albo co powinniśmy wykluczyć, albo co powinniśmy zmienić, żeby nie doszło do takiej sytuacji. Żeby nie doszło do takiej sytuacji, tej konkretnej. Czyli nie myślimy jeszcze jakoś tam generalnie o uniwersalnych życiowych zasadach i o regułach postępowania. Tylko gdybym jeszcze raz brał udział w tych zawodach, to prawdopodobnie zwróciłbym uwagę na to. Opowiadał mi historię człowiek, który grał w reprezentacji Polski rugby, o tym, jak został powołany do kadry, jak bardzo się cieszył i że codziennie pastował te buty, które były na eksponowanym miejscu u niego w pokoju i zapomniał ich wziąć na zawody. Klasyka. Tak, pożyczył mu 2 czy 3 numery większe kolega. No i teraz nauczka, jaka jest nauczka? Następnym razem, jak będę jechał na zawody, muszę zupełnie inaczej do tego tematu podejść. Nie wiem, od razu wkładam buty na przykład do bagażu. To jest nauczka. Nauka pojawia się w momencie, kiedy wychodzimy na poziom pewien generalny reguł dotyczących tego na przykład, że przed zawodami mamy bardzo dużo rzeczy na głowie, w związku z tym nie odkładamy niczego na ostatnią chwilę, działamy sekwencyjnie i kontrolujemy, mamy taką checklistę, sprawdzamy sobie na przykład wszystkie rzeczy, które czy zrobiliśmy, czy wszystko jest odpowiednio zaopiekowane. Na poziomie tej nauki chodzi o to też, żeby nauczyć się patrzeć na źródła porażek dwustronnie. To znaczy, żeby zobaczyć, jakie czynniki, które są niezależne od nas, którymi my podlegamy, mogą mieć miejsce. To może być pogoda na przykład.
różnego typu tam no, sytuacje mogą nas nie wpuścić na przykład do danego kraju, różne rzeczy mogą się wydarzyć, może się samochód zepsuć po drodze, więc jakie są czynniki od nas niezależne? I teraz i druga sprawa, jakie są czynniki od nas zależne? I są ludzie, którzy... i chodzi o to, żeby zachować proporcje w dostrzeganiu tych czynników. Są ludzie, którzy mają jakby wyraźną dominantę i na przykład przeceniają rolę czynników wewnętrznych i ciągle się oskarżają. To moja wina. Gdyby nie ja, mógłbym nawet przewidzieć to, że będzie burza. Którzy w piękny sposób potrafią siebie jakby wybielić i zupełnie wyczyścić z zarzutów, pokazując, że cały świat w zasadzie jest przeciwko nim. I że gdyby wszystkie czynniki można było kontrolować, inaczej sprawa by się ułożyła. Sędzia przekupiony, zawodnik drugiej strony, nie wiem, może pod wpływem jakichś stymulantów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wymówki, jednym słowem. Wymówki. Kiedy jesteśmy w stanie dostrzegać równowagę tych sił i spokojnie się nad nimi zastanawiać. I teraz istotne jest, żeby po każdej porażce przepracowanej, żeby być mocniejszym, to znaczy, żeby obniżyć prawdopodobieństwo błędu. No taki jest cel, tak jest cel. I zmaksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu. Ja bym proponował podejście do porażek, tego metaforę z rynku automotive, żeby potraktować to jako crash testy. Przecież auto uczy się o ścianę nie dlatego, żeby udowodnić sobie, jak słabo produkujemy sprzęty, tylko po to, żeby wyprowadzić wnioski dotyczące wzmacniania poszczególnych części karoserii, co się przekłada na bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. A crash testem takim sportowym nie będzie tutaj po prostu trening i swoboda podczas treningu dana na przykład zawodnikowi przez trenera, żeby podejmował ryzyko i popełniał błędy właśnie podczas treningu i wyciągał te wnioski na bieżąco? Dokładnie tak. Żeby właśnie wyciągnąć wniosek i natychmiast go zaaplikować. Czyli spróbować robić inaczej. Ja odkryłem pewną rzecz, pracując z handlowcami na trudnym rynku, których zadaniem jest dodzwonienie się do samego prezesostwa, czyli do top menadżerów, co jest bardzo trudne. Dodzwonienie się z prośbą o spotkanie, albo z taką propozycją po prostu. I teraz co się okazało? Okazało się, że kiedy prosiliśmy ludzi o to, żeby testowali różnego typu pomysły i okazało się, że one są nieskuteczne, oni się natychmiast zniechęcali. Ale zauważaliśmy też, że oni już na wstępie byli nieprzekonani za bardzo do tego pomysłu i realizowali to zadanie dlatego, że musieli je zrealizować. I wpadłem wtedy na następujący pomysł. Razem z grupą mądrych ludzi stworzyliśmy 11 propozycji, 11 różnych pomysłów działania. I powiedzieliśmy ludziom coś takiego. Nie jest twoim celem umówienie się na spotkanie. Twoim celem jest sprawdzenie, który ze sposobów rozmowy w twoim przypadku jest najlepszy. Jest najbardziej przyjazny, a z drugiej strony najbardziej efektywny. Co to oznacza? Zmieniliśmy status wykonawcy na status sędziego kompetentnego. Czyli sportowiec, który trenuje, jednocześnie jest własnym trenerem. Własnym trenerem, mistrzem, który patrzy na siebie i sprawdza, jaki sposób działania jest w danym momencie najlepszy. Najlepszy. To jest przesunięcie z nastawienia na cel na nastawienie na wykonanie, na performance, na aktywność. Na aktywność. I wtedy okazuje się, że obniża się ten niepokój przed błędem, przed niepowodzeniem, a uruchamia się zupełnie inna motywacja, mianowicie ciekawość. My jesteśmy po prostu osobami testującymi, jesteśmy badaczami, a obiektem naszych badań jesteśmy my sami oraz różnego typu taktyki, które stosujemy. W związku z tym napięcie spada, przechodzimy na poziom swobodniejszego kontaktu z samym sobą i nie martwimy się tak bardzo niepowodzeniem, tylko traktujemy je właśnie tak jak wynik. Po prostu jest to wynik, który badacz robi eksperyment, otrzymuje taki, a nie inny wynik swojego doświadczenia. No i teraz nie ma co płakać, że jest inaczej niż chciał, tylko po prostu trzeba się zastanowić, na co wskazuje ten rezultat działania.
I to przestawienie z lęku przed niepowodzeniem na ciekawość, która jest paliwem nadziei, bardzo dobrze się sprawdza teraz w praktyce. To, o czym mówisz, pięknie prowadzi do mojego następnego pytania, a mianowicie, kto może tego uczyć? Na przykład młodych ludzi, młodych sportowców, bo z mojego doświadczenia w pracy z organizacjami sportowymi, które mają za zadanie szkolić młodych sportowców, bardzo często ten klimat właśnie wynikowy, związany tylko i wyłącznie z tym obiektywnym rezultatem czy treningu, czy samych zawodów, jest bardzo, bardzo mocno obarczony presją trenerów, rodziców, innych dorosłych, którzy nieustannie monitorują ten proces przygotowań i trudno jest młodemu umysłowi w takim klimacie podejmować to ryzyko i robić te mini crash testy, nawet na boisku treningowym, jeżeli tutaj mówimy o sportach zespołowych. Kto według ciebie mógłby uczyć przegrywać mądrze? To jest ważne pytanie, odpowiedź jest zmiażdżąca. No każdy, kto jest mistrzem. Aha. Właśnie. Każdy, kto jest mistrzem. Jeżeli oddziałują na nas osoby, które nie są mistrzami, tylko są technikami, znają trochę ćwiczeń, mają trochę więcej doświadczeń niż my, ale są technikami, tak jak jest technik, z całym szacunkiem, technik naprawiający samochody, serwisujący samochody. On może być mistrzem, ale poziom techniczny już wystarczy do tego, żeby pracował w warsztacie. I jeżeli ma odpowiednie procedury i może wykazać klientom, że hej, przecież ja stosuję odpowiednie procedury, będzie zarabiał pieniądze, a jeżeli okaże się, że wyniki są niesatysfakcjonujące, zawsze znajdzie przyczynę w braku wytrwałości i odpowiedniej motywacji zawodnika. Zawsze tak będzie. Więc dlatego jest właśnie miażdżąca odpowiedź, że tutaj nie tylko chodzi o to, żeby rozwijać sportowców, chodzi o to, żeby rozwijać mistrzostwo w osobach, które pracują ze sportowcami, po to, żeby one zostały mistrzami. Mhm. I teraz, co mi się podobało, na przykład trener Kazimierz Górski. Ja pochodzę z Rzeszowa, byłem kibicem Resowi Rzeszów, mieszkałem zaraz obok stadionu, w tej drużynie przez jakiś czas grał nawet pan Domarski, więc temat jakby drużyny Górskiego jest mi bliski. Nawet był na jednym z meczów, oglądał na trybunach, pamiętam. I słyszałem, że kiedy zawodnikom źle poszło, kiedy był przegrany mecz, on nie analizował w ogóle niczego w szatni. On po prostu odstawiał ten temat do kolejnego dnia. To bardzo mądra strategia, którą też polecam zawodnikom i trenerom. 24 godziny okres karencji. Dokładnie. Prześpijmy się, zdystansujmy się. Mała dygresja na temat snu. Z tego co wiem, wykryto, że sen ma rzeczywiście takie dwie psychologiczne fajne fazy, czyli jak ktoś mówi prześpi się z tym, to nie jest jakby taka myśl oderwana od rzeczywistości, że w pierwszej fazie, oczywiście tam następuje regeneracja, ale jakby przetwarzamy, nasz umysł radzi sobie z tym, co się wydarzyło do tej pory, ale jest też faza snu, w trakcie której następuje emocjonalna adaptacja do tego, co się wydarzyło. Tak, jak, czyli krótko mówiąc, po przespaniu się z danym problemem łatwiej nam jest z tym problemem żyć. I rzeczywiście to odkryto w badaniach dotyczących snu, dlatego warto jakby dbać o sen. Więc chodzi o to, że no podałem przykład niekwestionowanego mistrza. I teraz to był spokojny człowiek. To był spokojny człowiek, uważny obserwator. Miał w sobie mnóstwo szacunku. Nie był furiatem. Czy nie zależało mu na wyniku? Oczywiście, że mu zależało. Słyszałem, że ja nie znam dokładnie szczegółów, ale że byli zawodnicy, którzy na przykład bojkotowali jego decyzję. Że na przykład, nie wiem, on chciał jakiegoś zawodnika, nie pamiętam, czy wprowadzić na boisko, czy ściągnąć, ten zawodnik się na niego obraził. I też musiał sobie poradzić z tym problemem. Więc chodzi o to, o takie mistrzostwo nie na poziomie
technicznym, tylko na poziomie osobowym. Mhm. Chodzi po prostu głównie o rodzaj dojrzałości i zrozumienie tego, że sport jest bardzo ryzykowną dziedziną życia, ponieważ inwestuje się, tak jak w muzyce, inwestuje się czas od maleńkości. Gdyby, proszę sobie wyobrazić, że jeżeli robimy coś minutę dziennie, to rocznie jest to ponad 360 minut, a więc ponad 6 godzin. Jeżeli robimy coś 4 minuty dziennie, to jest cała calusieńka doba. 4 minuty. A jeżeli trenujemy 4 godziny dziennie, proszę zobaczyć, nie robimy w tym momencie niczego innego. Niczego innego. Nie czytamy Ulyssesa, nie uczymy się nowego języka, po prostu trenujemy. A więc jest to potężna inwestycja. I łódź szczęścia może zadecydować o tym, czy ktoś uniknie jakiejś miażdżącej kontuzji, czy nie, na przykład, która może się przydarzyć w dowolnym momencie. Tak, nie wiem, w którymś z filmów usłyszałem piękne zdanie. Prawdziwe problemy przychodzą w leniwy czwartek i wcześniej ich nie wymyślisz. Pani profesor Mizińska, pani filozof, napisała książkę Filozofia Pocieszenia, zastanawiając się na tym, czy można się przygotować na cierpienie. Czy można się w ogóle przygotować na cierpienie? To jest właśnie takie pytanie. A tutaj człowiek, który jest karmiony właśnie wizją sukcesów, no i ta straszna presja ze strony rodziny, która często upatruje w danym, no nie wiem, w dziecku szansę na to, żeby w ogóle zaistnieć w świecie. Żeby zaistnieć w świecie. Często jest tak, że rodzice kompensują własne braki, brak własnych osiągnięć i upatrują to w egzystencji swojego dziecka i dlatego dziecko czuje tę presję. Czuję. Ja w książce podaję przykład perfekcjonistów dzieci. Już nie pamiętam dzisiaj, jakie one dyscypliny sportowe. Zapewne gimnastyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe. Wszystkie te dyscypliny estetyczne mają, zawodnicy i zawodniczki mają takie skłonności do tendencji perfekcjonistycznych. I tam pytano rodziców i zawodników te same pytania. Co się dzieje przed zawodami, w trakcie i po? No więc przed zawodami rodzice oczywiście bardzo blisko i trenera, i zawodów, i całej strategii w domu, analiza strategii przeciwnika, rywala. Oczywiście dbamy o sprzęt, dbamy o kondycję, wyśpij się, ubierz się, uczesz się. W trakcie zawodów oczywiście tutaj mama, głównie mama, tu trzymam kciuki, jestem przy tobie. No i teraz, kiedy jest klęska, co się dzieje? No oczywiście jest utrata miłości. Utrata miłości, która bardzo często przybiera postać po prostu milczenia, takiego wycofania się, ale niektóre dzieci relacjonowały, że na przykład nie mogły jeść kolacji razem z resztą rodziny. Miały szlaban na telewizor i tak dalej. Rodzice tak mocno to przeżywali sami i nie potrafili się do tej porażki dziecka zdystansować zgodnie z tym zdrowym schematem radzenia sobie z porażką. Ale najważniejsze, co mówią dzieci. Dzieci mówią coś takiego, że rodzice mają prawo się tak zachowywać wobec niej, karać je, ponieważ oni zawiedli rodziców. Zawiedli rodziców. Czyli nie trenują dla siebie. Trenują, żeby... nie trenują po to, żeby mieć osiągnięcie. Trenują po to, żeby ich rodzice nie doświadczyli zawodu. Żeby nie zawiedli. I to jest motywacja defensywna. Nie chodzi mi o to, żeby osiągnąć sukces. Chodzi mi o to, żeby nie było porażki. Czyli nie wychodzę na blisko, żeby wygrać. Wychodzę, żeby nie przegrać. Ja przy okazji mogę wygrać. Ale ja przede wszystkim idę nie przegrać. Tak, to jest właśnie to. To jest właśnie ten rodzaj motywacji, który jest takim niezamierzonym, fatalnym efektem ubocznym presji wytwarzanej wokół treningów zawodnika i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Sport jest bardzo ryzykownym wymiarem życia i dlatego rzeczywiście... Troszkę wygląda tutaj, że stosowana jest zasada taka wszystko albo nic. Albo idziemy pełną parą, albo nie. No ale tak jak mówił pan Zbigniew Boniek, jeżeli dziecko po prostu nie ucieka z domu po to, żeby grać w piłkę, to pewnie nie chce grać w piłkę. Tak powiedział prezes Boniek? Tak, słyszałem coś takiego, że jeżeli dziecko po prostu, jeżeli trzeba namawiać dziecko do gry w piłkę, to piłka żaden z niego nie będzie. Fascynujący film oglądałem o tym, w jaki sposób służby specjalne Związku Radzieckiego wykorzystywały futbol, jak powstawała piłka. No i jest tam przykład zawodników, którzy braci, nie pamiętam jak się nazywali, ze Spartaka Moskwa, którzy wygrywali z umiłowaną dla polityków drużyną Dynamo Tbilisi,
No i zostali zesłani do Gławy na 10 lat. I co zrobili w tym Gławie? Drużynę piłkarską i byli trenerami. I to jest właśnie to. To jest właśnie ta sytuacja. I po powrocie z Gławy też grali i odtwarzali struktury sportowe. Pamiętasz tytuł tego filmu? Futbol w Rosji, tajna broń KGB. Oto tytuł filmu. Można zobaczyć tam, znaczy dowiedzieć się o sytuacji, w której drużyna przegrywała 4-1. W trakcie przerwy przyszedł Beria i powiedział, że no po prostu będziecie rozstrzelać. Nie, chyba wyjedziecie wszyscy na Sybir. I wygrali 5-4. No, także drastyczna sytuacja, ale piękna jest też piękna historia klubu Spartak Moskwa, który właśnie powstał z inicjatywy ludzi oddolnej i nie miał żadnego zaplecza w postaci ministrów, ministerstw i innych departamentów, które by finansowały tę drużynę. Wyjątkowa drużyna zbudowana właśnie z pasji, zupełnie inna i tam też można zobaczyć. Właśnie o tym mówię. Więc wydaje mi się, że pasja, żeby dodawać ogień ludziom raczej, niż budować presję, która zawsze gdzieś tam na końcu jest rodzajem wiszącej nad naszą głową, wiszącego toporu. Jak ci się nie powiedzie, to zobaczysz, co się z tobą wydarzy. Fajnie, że wspominasz o filmie, bo na koniec każdego wywiadu zawsze pytam moich gości o jakieś rekomendacje książkowe lub filmowe, które mogą pogłębić ten temat, sprawić, że ten szpadel wejdzie jeszcze głębiej. Wiem, że literatury nie ma zbyt dużo, ale może coś ciekawego, inspirującego, może nawet w formie biografii polecisz słuchaczom tego kanału. Ja, jest mnóstwo książek, które mógłbym polecić. To takie trzy. Znaczy, nie byłem przygotowany do tego, ale powiem co tylko, a mogą być niezwiązane ze sportem 100%, tak? Jasne, że tak. Chodzi o to, że mnie zawsze fascynowała i ja zawsze podziwiałem postać Roalda Amundsena. O. Mhm. Tak, czytałem jego autobiograficzne książki o nim. To jest człowiek, który odkrył, no, zdobył biegun południowy, ale również tak zwane przejście północne, czyli przepłynął nad Kanadą. I w książkach o jego życiu można zobaczyć, w jaki sposób sam aplikował sobie całe serię ćwiczeń już od lat młodzieńczych. Na przykład jako nastolatek wpadł na pomysł, że od dzisiaj będzie spał wyłącznie przy otwartym oknie w Norwegii. Opisuje wyprawy, na które wybierał się ze swoim znajomym w totalnej w ogóle zamieci śnieżnej. Ledwo przeżyli, ale on wyprowadzał z tego wnioski. I teraz to, czego można się od Amundsena nauczyć, to coś, co bym określił mianem logistyka życia. Mhm. Bardzo dobry i przemyślany i często sprawdzany i kontrolowany sposób organizacji każdego działania. Mhm. Tam nie było prowizorki u niego, w ogóle nie było prowizorki. Była improwizacja, ale nie było prowizorki. I on na poziomie detali o tym opowiada w swoich książkach. Bardzo, bardzo polecam. Roald Amundsen. Książka nosi tytuł Ostatni Wiking, właśnie sprawdziłem. Tak? Ostatni Wiking. Ale to jest Moje życie polarnika. Aha. Pewnie jest kilka. Jest Moje życie polarnika, Zdobycie bieguna południowego. No jest ich trochę. Na pewno wszystkie, które znajdę, podlinkuję do notatek przy tym odcinku. Tak. Ja teraz mam w ręce książkę, którą napisałem z Jolą Pisarek, Filmowy leksykon psychologii. Tu są hasła od A do Z, od adaptacji po żałobę do Z. Pomysł na książkę jest taki, żeby uczyć się psychologii poprzez oglądanie filmów fabularnych i otworzyłem hasło Motywacja osiągnięć. Mhm. W motywacji osiągnięć mamy takie filmy jak Bogowie, pewnie znany, ale również Everest, Krzyk kamienia Herzoga, Steve Jobs, więc jest rzeczywiście trochę filmów pokazujących istotę motywacji osiągnięć, dążenia do sukcesu i otwieram teraz hasło porażka. Mhm. Porażka. I mamy tutaj takie filmy jak Poradnik pozytywnego myślenia, Eddie zwany Orłem, Szef, Poważny człowiek w pogoni za szczęściem, i nawet Nic śmiesznego. No. Więc jest czego wybierać. Jeśli chodzi o odwagę, na przykład siłę wewnętrzną, ja bardzo lubię dwie historie. Pierwszą również polarną,
To jest wyprawa Sir Shackletona i wiem, że jest film i książka. Nie wiem, czy książka nie ma tytułu Endurance. Endurance to nazwa statku, na którym bodajże w 1914 roku, przed wybuchem I wojny światowej, Shackleton wybrał się z załogą, niewiele ponad 20 osób było. Z tą historią wiąże się ciekawa anegdota związana z jednym z najsłynniejszych ogłoszeń o pracę, które brzmiały mniej więcej w ten sposób. Mężczyźni do ciężkiej pracy w przenikliwym zimnie, ciemnościach, niskie zarobki, ewentualna chwała w przypadku szczęśliwego powrotu do domu. Chyba nawet dobrze sobie przypomniałem to. Mhm. Podobno kilka tysięcy osób się zgłosiło. Oni popłynęli, żeby dojść na biegun. Nigdy nie doszli, ponieważ lód nie pozwolił im wpłynąć jakąś głębiej do zatoki. Koczowali tam całe długie miesiące i na ich oczach cały statek został zmiażdżony przez lód. Rozpadał się w drobny pył. Pozostały im tylko szalupy, które przeciągnęli do morza, zjedli do tej pory już wszystkie psy i tak dalej, i tak dalej. I potem na tych szalupach dopłynęli do wyspy, na której można było się żywić tylko i wyłącznie tym, co morze wyrzuciło na ten surowy kamień. I Shackleton z najmocniejszymi mężczyznami popłynął, oni tydzień bodajże w sztormie płynęli, na wyspę, siłą mięśni oczywiście napędzane te łodzie, na wyspę, na której była wioska wielorybników. To jest tak zwana wyspa słoniowa. Ja patrzyłem na mapie, tam są góry około 2000 chyba. Nie chcę przestrzelić, ale wysokie góry. Oni musieli przejść przez ten łańcuch górski, ponieważ wioska była dokładnie z drugiej strony. Przeszli. I sprowadzili pomoc i załoga wróciła w stanie 100%. Po wielu latach do kraju wtedy pogrążonego w wojnie światowej, a więc nikt ich przybycia nie zauważył. Po zakończeniu wojny Shackleton dał ogłoszenie, że każdy, kto żyje, jeżeli chce, niech jeszcze raz przybędzie i popłyną znowu. Wszyscy, którzy żyli, przybyli, oprócz jednej osoby, której Shackleton nie zaprosił. Był to jedyny człowiek z załogi, który podważał jego decyzję, robił mu krecią robotę. Ale widzisz, wydaje mi się, że świat sportu jak najbardziej może czerpać ze świata podróżników, ze świata sztuki, ze świata medycyny, ze wszystkich tych dziedzin życia, gdzie ludzie działają pod presją i potrzebują po prostu wspiąć się na wyżyny swoich możliwości i potencjału wtedy, kiedy to ma największe znaczenie. Nie podczas treningu, tylko podczas tego ostatecznego wykonania. Tak. Tak. Natomiast jeśli chodzi o trzecią książkę, to ja bym zaproponował książkę Ota Paweł, Puchar od Pana Boga. Ota Paweł to jest pseudonim nieżyjącego już komentatora sportowego czechosłowackiego. No tak trzeba zgodnie z realiami historycznymi powiedzieć. I to jest zbiór esejów, bodajże publikowanych w prasie, w których opisuje różne aspekty funkcjonowania w sporcie. A to na przykład spotkanie bramkarza reprezentacji hokeja Czechosłowacji, która zawsze była dobra, ze swoim bratem, który wcześniej wyemigrował do Australii i ta Australia zakwalifikowała się chyba do Igrzysk Olimpijskich i oni się spotkali na lodzie. On był bramkarzem, tamten był napastnikiem. To spotkanie jest opisane. Jest opisany pogrzeb jednego z najbardziej zacnych i szanowanych lekarzy reprezentacji piłki nożnej, człowieka legendy. Jest też opisany moment, w którym zawodnik, taki ówczesny Lewandowski, wraca do domu i widzi, że we wszystkich oknach wszyscy sąsiedzi oglądają mecz, w którym on nie gra. I on już więcej nie zagra. Dzisiaj zastąpił go w trakcie zawodów młody zawodnik, który strzelił 3 bramki. Jest pokazany ten wieczór, jego rozmowa z żoną. Jest to jeden z najpiękniejszych przykładów wsparcia, z jakimi w ogóle miałem kontakt. Jego rozmowa z synem, który budował swoją wielkość na podwórku właśnie na bazie ojca bohatera. Jest pokazany ten moment. Ota Paweł opisuje nieprawdopodobne aspekty i wyczyny zawodników, którzy
w hokeju na przykład ze złamaną szczęką potrafili grać i wygrywać i przypominali sobie dopiero po zawodach, że lekarz im zaaplikował, żeby nosili jakieś ustrojstwo, pokazuje siłę teamu, siłę zespołu, ale przede wszystkim przywraca taką aurę piękna sportu, tego, czego często nawet nie da się zwerbalizować i wydaje się, że tylko muzyka albo poezja jest w stanie pokazać ten rodzaj wzniosłości albo głębi doświadczeń. I to piękno ginie gdzieś właśnie w trakcie rutynowych treningów, zawodów, meetingów, relacji sportowych, wywiadów telewizyjnych i tak dalej. Ale przecież w którymś momencie ci zawodnicy wracają do domu, kiedyś kończą karierę, spotykają kogoś przypadkowo albo właśnie wychowują kogoś intencjonalnie. I to jest osobny wymiar życia, to jest osobny świat, tak jak na początku mówiłem. Fascynujący świat sportu, zupełnie osobny, żyjący w przestrzeni wygrany, przegrany, ale mając przesycony ideą fair play i jakiejś takiej niezwykłej prawdy o człowieku, który w każdym momencie styka się z własną niedoskonałością po to, żeby przekroczyć te ograniczenia i być najlepszą wersją samego siebie. I często jest to w blasku Jupiterów i przy wypełnionych stadionach, ale o wiele częściej to jest w jakiejś takiej medytacyjnej ciszy, a nawet może kontemplacji tej właśnie doskonałości i swojego całego życia, którego głównym wymiarem jest właśnie rywalizacja sportowa. Polecam bardzo Ota Paweł, Puchar od Pana Boga. Sam z wielką ciekawością przeczytam, bo nie znałem ani człowieka, ani książki, a to w jaki sposób zarekomendowałeś tę pozycję sprawił, że chyba udam się za chwilę do księgarni internetowej i też sobie taką książkę sprawię, bo akurat niedługo wyruszam w podróż i fajnie będzie coś poczytać. Chętnie potem porozmawiam z Tobą na temat Twoich refleksji. Oczywiście. Paweł, słuchaj, przekroczyliśmy 2 godziny. To z pewnością będzie najdłuższy odcinek w historii tego podcastu. Nie wiem, jak to zebrać teraz w całość, bo poruszyłeś tyle ważnych wątków dotyczących nie tylko porażki, niepowodzeń i błędów, ale też tematów w peryferii i takich, które są ważne dla funkcjonowania nie tylko sportowca, ale każdego człowieka. Wiele rzeczy, o których mówiłeś, są po prostu uniwersalne i niezależnie od tego, kto będzie słuchać tej audycji, będzie mógł wyciągnąć jakieś swoje wnioski i refleksje do własnego życia w wybranym obszarze funkcjonowania. Bardzo Ci dziękuję za to wszystko i za cały ten czas poświęcony na nagranie. Życzę wszystkiego najlepszego na dalszej ścieżce rozwoju, bo też wiem, że nie ustajesz w pisaniu i występowaniu i zmieniania naszego polskiego środowiska biznesowego przede wszystkim, ale nie tylko, na lepsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Głowa Rządzi. Niebawem nagrywam kolejne. Jeśli nie chcesz przegapić najnowszych odcinków, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu na platformie, z której aktualnie korzystasz. Będzie mi też niezmiernie miło, jeśli gdzieś w internecie zostawisz pozytywną recenzję lub po prostu zachęcisz znajomego, żeby sprawdził tę audycję. Chcąc być na bieżąco z moimi innymi działaniami, zapraszam na stronę internetową www.głowarządzi.pl, pisane oczywiście bez polskich znaków, oraz do mediów społecznościowych na Facebooka i Instagrama, gdzie można mnie znaleźć jako Głowa Rządzi. Do zobaczenia lub usłyszenia.